Dobry wieczór Państwu. Dzień dobry. Tym co na antypodach, których jak to pisał haszek nie ma w ogóle i każdy, kto wierzy w antypody jest wyklęty, tak haszek w szejku napisał. Także dobry wieczór. Witam razem z kotem. Mam nadzieję, że Państwo mnie zaraz zobaczą. O, coś się zaczęło dziać. Zejdę w dół. Dobra, kocie, pomróż trochę. Co ty masz do powiedzenia o teoriach spiskowych? No co masz do powiedzenia, Kocie o, te, o teoriach spiskowych? Powiedz, masz coś do powiedzenia? Może powiedz coś ludzkim głosem albo przejdziesz do innego wymiaru, prawda? Bo nie, nie wiem, czy wiecie, T.S. Eliot mówił, że... Och, proszę Państwa, coś mi się tutaj zrobiło, ale już mi się odrobiło właśnie. Muszą Państwo wiedzieć, że T.S. Eliot mówił, że kot jest i go nie ma, przechodzi między wymiarami. Tak to z kotami jest po prostu. Ok, no dobra, kocie. To już sobie idź. Iż idź sobie. Już. O, nie przeszkadza. Proszę Państwa, to będzie dziwna audycja. Ja się do niej nie przygotowywałem w ogóle, ponieważ taką chciałem trochę odpocząć od polityki, chociaż nie da się odpocząć od polityki, jak się okazuje. I chciałem zrobić, proszę Państwa, audycję poświęconą yy, różnego rodzaju teoriom spiskowym. Powiem szczerze, ja więcej się chcę dowiedzieć od Państwa. Więc, jeżeli spodziewacie się ode mnie jakichś rewelacji, to raczej tych rewelacji nie będzie. Tytuł Maluch, Tłuścioch i różne cuda, to oczywiście, Maluch i tłuszczoch to w wolnym tłumaczeniu to jest Little Boy and Fat Man. To są kryptonimy dwóch bomb atomowych, jedynych zrzuconych na, przez człowieka na innego człowieka, czyli po prostu na Hiroshimę i Nagasaki, proszę Państwa. Ech, więc e, nie rozmawiajmy dzisiaj, proszę Państwa, o tych wszystkich ich różnych dziwnych rzeczach, chociaż tak to wyjdzie. Otóż, proszę Państwa, zacznę od tego, że tak prawdę mówiąc, to e, dobrze. E, wiecie, jakie jest najbardziej sceptyczne ciało na świecie. Najbardziej sceptyczne ciało instytucjonalne na świecie, które nie wierzy praktycznie w nic i trzeba i udowadnia nieprawdę. To jest ta papieska komisja do spraw Cudów. Tak, rzeczywiście, tam jest ten tak zwany adwokat z diawoli i tak dalej. Oni po prostu dość zatrudniają naukowców, bardzo sceptycznie do wszystkiego podchodzą, bo tak trzeba. Ja również, proszę państwa, nie Little, tylko Little Boy, no właśnie, czyli to jest Little Boy and Fatman. I Proszę Państwa, ja również do tego wszystkiego podchodzę w ten sposób, że szukam dziury w całym, ale to nie oznacza, że ja tak do końca w teorie spiskowe nie wierzę, dlatego że bardzo wiele rzeczy, które kiedyś były teoriami spiskowymi, okazały się nagle być prawdziwe. Zawsze tylko trzeba sobie zadawać, e, zawsze trzeba sobie zadawać pytanie: no, Urząd Skarbowy, no, Urząd Skarbowy w Polsce, Polski Urząd Skarbowy, no to jest chyba najbardziej złodziejska instytucja na świecie, no ale to najmniej ważne. ZUS tak samo. Proszę państwa. Zgadzam się absolutnie. Więc rozpatrując takie teorie spiskowe i wszystkie zresztą teorie, należy szukać właśnie moim zdaniem, dziury w całym i podejść do nich negatywnie, po to, żeby to, co zostanie, można było udowodnić. Prawda? I można było, można było szukać prawdy. Oczywiście, porozmawiamy sobie o różnych rzeczach i różnych historiach. Zacznę od tego. Zacznę, zacznę proszę Państwa od, od tego, że obejrzałem sobie nawet dzisiaj taki film o WTC, bardzo ciekawy zresztą film o WTC, gdzie ktoś zebrał różne inne rzeczy, inne wątpliwości, ale nie ma tam dwóch faktów w tym, w tym filmie. To się nazywało WTC Ukryta Prawda, coś takiego. To jest film dokumentalny. Proszę Państwa. I bardzo ciekawe, to bardzo ciekawe. Bardzo nie, nie ma dwóch rzeczy, i w ogóle w żadnych tych teoriach spiskowych dotyczących WTC i różnych teoriach nikt nie podaje dwóch faktów. A to są fakty, które być może wymagają potwierdzenia, być może nie. To są fakty, które Pokazują, że coś jednak mogło być grane. Otóż nikt nigdy nie zapytał się, nie zapytał nikogo, dlaczego na trzy dni przed 11 września prawie cała dyplomacja, cały personel ambasady Arabii Saudyjskiej w Stanach Zjednoczonych wraz z rodzinami pojechał sobie na wakacje do domu. Dlaczego? Pytanie. I drugie pytanie. Dlaczego na dzień przed 11 września? Na chwilkę przeniesiono operację z giełdy nowojorskiej, większość operacji z giełdy nowojorskiej przeniesiono do Londynu. Tak, jakby to było, w jakiś, jakby ktoś coś przewidział, prawda? Tam jest mowa również o tym złocie w tym filmie, i tak dalej, i tak dalej. Co prawda, ja uważam, że to złoto łatwiej mogliby wyjść. I po obejrzeniu tego filmu, ja sam sobie zadałem pytanie. Jestem oficerem, czy jestem osobą, która planuje tego typu operacje? Czy grupą osób? Jak myślicie? Ile osób musiałoby być, proszę? Ile osób być włączonych do przeprowadzenia tak ogromnej operacji? No, ile osób? Jak, sobie wam wyda, jak się wam wydaje? Prawda? Bardzo dużo. Ja obliczyłem, że jakieś 3 do 4 tysięcy osób musiało być włączonych w przeprowadzenie tej operacji, w całe zabezpieczenie logistyczne, w. Łącznie z, włącznie z usuwaniem śladów czy podrzucaniem śladów, tak jak to było przy Pentagonie, z szukaniem jakiejś nadzorem nad telewizją i tak dalej, i tak dalej. Musieli mieć wszędzie swoich ludzi dokładnie. Jeżeli to przygotowała jakaś siła, jakiś rząd światowy, jakieś inne historie, to tam też musiało być z 10-15 osób w różnych, w różnych krajach, prawda? Nie mówiąc już o zwykłych agentach, którzy by fizycznie, bo robili, bo trudno, że no powiedzmy, że jakieś 3-4 osoby umówiły się, że to zrobią, zaplanowały, no ale ktoś fizycznie musiał te bomby podkładać, prawda, więc to musiało być, że oni nie będą chodzić w swoich garniturkach i podkładali bomby, prawda. No więc liczmy na to, że kilka tysięcy osób musiało być w to zaangażowanych. A wiecie Państwo, w wywiadzie jest bardzo prosta, jest bardzo prosta zależność. Zaraz Państwu coś pokażę, żeby było widać. Że ktoś to pisze, jakąś ze więc muszę, muszę podejść. Jak widzicie Państwo, jestem zupełnie nieprzygotowany do tej audycji. Nawet nie mam kartki. Mam nadzieję, że to co mam to pisze. Proszę zobaczyć. Proszę Państwa, proszę zobaczyć. Wie jedna osoba, prawda? Widzicie Państwo, wie jedna osoba, prawda? Dostawiam drugą kreskę. Dostawiam drugą kreskę. Teoretycznie ktoś powie, wiedzą dwie osoby, nie. To, je, to wie już 11 osób. Rozumiecie państwo? Dowcip polega na tym, że w służbach specjalnych przy tego typu akcjach jest maksimum tajemnicy, a przy zatrudnieniu kilka, przy wprowadzeniu w, nawet częściowo w to wszystko kilka tysięcy osób nie ma możliwości utrzymania w tajemnicy. Prawda? Prawda? No, no jeden plus 1 to dwa oczywiście. Więc... Yy, nie jest to możliwe, proszę państwa, nie jest to możliwe zachowanie absolutnie, nawet mając w ręku wszystko, zawsze ktoś coś będzie mówił w tej zasadzie. Oczywiście, yy, oczywiście, proszę państwa, jeśli chodzi o WTC, to jedynym pytaniem, który, poza tym tak, poza tym korzyści, mówi się o korzyściach politycznych. Yy, proszę państwa, jakby Amerykanie chcieli, to, tak by, to i tak by na ten Afganistan prędzej czy później uderzyli. Pretekst by się znalazł, nie tyle pretekst, co jakieś tam inne sposoby na Irak i tak dalej, by tą politykę prowadzili. Nie potrzebowali do tego WTC. To jest kolejna sprawa. Następna rzecz. Następna rzecz. To. To, że prezydent Bush by dostał jakieś specjalne uprawnienia, czy cokolwiek, no proszę Państwa, w warunkach amerykańskich nie trzeba podpalać Reichstagu, żeby prezydent miał specjalne uprawnienia. On i tak je ma, tam są te wszystkie ustawy i procedury, te związane z bezpieczeństwem państwa. Nie było im to potrzebne. A więc o co chodzi? Jestem w stanie przyjąć, że naprawdę chodziło o te miliardy dolarów i to potężne miliardy dolarów które w rezultacie, na które ktoś na, zarobił, konkretnie wiadomo kto, zarobił na upadku tych wież i na tym ataku. Tylko czy uczestniczył w tym rząd amerykański, czy nie uczestniczył w tym rząd amerykański. I to jest też ogromne pytanie, bo z jednej strony, jak się zestawi te wszystkie rzeczy razem, jak się popatrzy, to kontrolowane wyburzenie, bo rzeczywiście to było kontrolowane wyburzenie, chociaż dla mnie e, dowodem właśnie na to, że to jednak było kontrolowane wyburzenie, jest raczej te WTC 7. Po prostu te, ten trzeci budynek, który się zawalił, jest dla mnie największy dowodem, bo on się nie powinien. To on się nie powinien po prostu e, wydać. E, WTC było zaplanowane przez USA, aby mieć pretekst do ataku na Irak. Panie Krzysztofie K, a więc pan pomyśli, kiedy był atak na Irak? to nie było związane z WTC. I akurat Amerykanie, jeśli chodzi o atak na Irak, szukali zupełnie innego pretekstu. Szukali tak zwanej broni masowego rażenia, broni masowej zagłady, prawda? A nie użyli w ogóle WTC do tego. Więc nie planowali naprawdę, tak samo było z Libią później. Proszę państwa, naprawdę w... Polityka Stanów Zjednoczonych jest taka, że nie potrzebuje podpalania Reichstagu, żeby prezydent mógł wprowadzić takie, a nie inne obostrzenia i żeby mogło zdarzyć się to, co się zdarzyło. To jest bardzo ciekawe po prostu. No. To jest bardzo po prostu ciekawe. No właśnie. Potem, i tutaj jest takie pytanie: Czy możliwe jest poświęcenie 3000 osób, życia 3000 osób, dla jakiejś tam. Korzyści politycznych, czy jakichś tam, nie wiem, no nie wiem, jakiejkolwiek korzyści. Może rzeczywiście jest to możliwe, ale wtedy musi chodzić naprawdę ogromne pieniądze, które ratują na przykład budżet. Prawda? No zastanówcie się Państwo. Odbudowa wież plus zamówienia na broń. No tak, ale to, odbu to odbudowa wież, proszę Państwa, no to, to też jest troszeczkę bez sensu, tak na dobrą sprawę. Oczywiście nie chcę tu omawiać wszystkich tych pytań, które również ja mam i przypuszczam, że większość obywateli Stanów Zjednoczonych też ma to wszystko, bo ja zupełnie nie rozumiem, w jaki sposób można było za pomocą, w jaki sposób można było to przeprowadzić, wszystko i wszystko zorganizować z jakiejś jaskini gdzieś tam w Afganistanie przez faceta z wielką brodą w prymitywnej jaskini w Afganistanie, gdzie nie zawsze jest zasięg satelitarny gdzie nawet, gdzie nawet nie ma, bardzo często nie ma zasięgu dla telefonii komórkowej zorganizować to w sensie logistycznym nie da się. A więc musi coś za tym stać, proszę Państwa. Oczywiście, że musi być coś tam. Tylko ja nie chcę, proszę Państwa, na ten temat zabierać głosu, co? I dlaczego? Ja się dlatego zadaję takie pytanie, po co, przede wszystkim po co? Bo jak? Można się z tego filmu domyśleć ja. Tak więc musiało być to przygotowane zarówno w sensie, e, w sensie propagandowym, a więc z kolei ćwiczenia. No zakładamy, że nikt nie wiedział po co są te ćwiczenia, a, e, prawda? więc musiała być grupa ludzi włączona w to, że przeprowadza ćwiczenia, przyzwyczaja do ludzi, że może coś być. Musi być grupa ludzi, która podkłada jakieś tam ładunki. Można im nawet powiedzieć, że to będą ładunki fałszywe dla ćwiczeń. Ale co to za ludzie są, prawda? Nikt nie jeżeli ktoś, fałszywe ładunki mógł każdy, byle kto podłożyć, prawda, jako takie ładunki dla, do ćwiczeń, czy do szukania, prawda, wiadomo, ćwiczebne. Do tego nie potrzeba fachowców. Ale nikt, proszę państwa, nie, nie da prawdziwych ładunków wybuchowych amatorom, bo jeszcze się za wcześnie to wysadzą. A to musi być zgrane, prawda? W czasie i w przestrzeni. Tak to jest. W związku z czym kolejną grupę ludzi wprowadzamy. Nawet jeśli każdy zna ułamek całej tej układanki i ułamek tego, Tadeusz Bartosiak. jak właśnie odpowiadam na to pytanie, Panie Piotrze, ile z tych kilku tysięcy mogłoby pominąć cały kształt wiedzy, poznać takie operacji? To tylko trybiki w maszynie. Dobrze, Panie Tadeusz, oczywiście, że tak. Ja się z tym zgadzam. Tylko że w momencie każdy robi, każdy wie, co robi. Jeden idzie tu, drugi idzie tam, trzeci idzie tam, nikt nie wie po co, nikt nie wie jak. Tylko po fakcie to wszystko zaczyna się składać. Ja byłem tu, dzwonię do znajomego, ty byłeś tu, popatrz i zaczynamy wszystko składać po fakcie. To jest jedno z największych niebezpieczeństw w każdej operacji wywiadowczej, dlatego że wielokrotnie zapominamy, i to się w służbach zapomina o e, tak zwanym zakonspirowaniu tego, co jest po operacji. Właśnie również tak, bo zawsze jest tak, że część na jedno, część na drugie, część na trzecie, a jak coś już wyjdzie, staje się głośne, tak jak oczywiście w UTC i dosłownie w przenośni to, proszę Państwa, zaczyna się wtedy, to wtedy jest ogromny problem. Ludzie zaczynają myśleć i ludzie wszystko składają. No. Dlaczego Pan tak mówi? Też się zastanowię. Po prostu powiedziałam, chcę zrobić sobie audycję na tematy, żeby się dowiedzieć od Państwa zupełnie innych rzeczy. Jest jeszcze jedna rzecz tam bardzo ważna, bo w tą drugą wieżę ten drugi samolot, który uderzył, uderzył skrzydłem w bok, więc nie powinno się to zawalić, tym bardziej, że rzeczywiście były przykłady, już nawet nie będę szukał wysokich przykładów, wysokich budynków takich wielkich jak tego, no ale kiedyś był w Warszawie Centralny Dom Dziecka, przedtem CD, Centralny Dom Dziecka, Róg Brackiej i Jerozolimskich i on też się zaczął palić, na, kiedyś spłonął na czwartym piętrze, to kiedy to było w latach 70., on się zaczął palić. Budynek był pięciopiętrowy, tylko i wyłącznie palił się porządnie. No i co? On się tylko spalił po prostu, ale nie, nie wybuch. Ale nie wybuch nie, nie wyleciało. Nie zostało z niego, nie złożył się tak, jak WTC. O, pamiętacie państwo, wybuch Rotundy to też była kupa gruzu, ale też szkielet stał w tym momencie, więc yy, nie, muszę, nie muszę słuchać tego, co było. No. No. Właśnie. Także naprawdę ciekaw jestem, jak to ciekaw jestem, jak to tak naprawdę wygląda. Teorie spiskowe są ciekawe, bo również teorie spiskowe powodują, teorie spiskowe są używane również przez służby, proszę państwa, do badania i śledzenia, do, do opinii publicznej do prowokowania i do zacierania tropów. Kto wie, czy część tych rzeczy, które są podawane w przypadku różnych teorii, czy w przypadku WTC, nie są spreparowane tylko po to, żeby się ludzie po prostu zastanawiali, bo być może ktoś doszedł zbyt blisko do jakiejś tam wiedzy, więc wrzuca mu się kolejno to. To jest tak trochę jak ze Smoleńskiem, wrzuca się kolejne teorie spiskowe, bo to, aby jak najdalej odejść od procedur, które zostały całkowicie złamane i ci, którzy za to są odpowiedzialni, nie są bezpieczni. Po prostu. Po prostu. Marek, my rozmawiamy o czym innym. Nie myślę dzisiaj o polityce. Nie, cho nie ochodzi. chodzi. Nie interesuje mnie to. Janusz Święk też nie interesuje mnie w ogóle o polityce. No. no właśnie, WTC w kontekście Pancernej Brzazy. No. no właśnie, Patryk Bloch, no to jest to. Poza tym rzeczywiście zdarza, zgadza się, że samolot lecący z tą szybkością tam mówiono 500 ileś mil chyba miał, który uderzył w Pentagon rzeczywiście powinien zostawić ślady skrzydeł, przynajmniej nawet kawałki tych skrzydeł z taką prędkością, jakby uderzyły w budynek, no to prawdopodobnie byłyby ślady obok, a to jest tak rzeczywiście dziura, jak po pocisku. Nie wiem. Być może. Poza tym... Nie zadbano o instalację. Elokar, proszę obejrzeć film o obiektach o architektach WTC, którzy jasno mówią, że zaprojektowali te budynki na samolot 707 przy prędkości 300 km na godzinę, a nie 700-800 ponadto nie zadbano o instalację. Całkiem możliwe oczywiście rozwiązania są dwa, albo rzeczywiście jest to jakiś spisek, albo rzeczywiście, proszę Państwa, była to, była to akcja. Akcja terrorystyczna przeprowadzona w taki, a nie inny sposób, a błędy w ogóle w wykonaniu tych wież spowodowały takie, a nie inne zadowolenie. To oczywiście te, o, w tej chwili obie teorie są równouprawnione. Bo jest jeszcze jedna, proszę Państwa, z tym wszystkim teoria, która jest jeszcze jedna teoria, proszę Państwa, która nie tylko teoria, która, którą ja sam jestem. Lekkim zwolennikiem, o której też prawie nikt nie mówi, to jest teoria, że wszystko to, co później się dzieje koło WTC wszystkie te historie, te teorie spiskowe, ta tajemniczość, to, że FBI nie chce czegoś ujawnić i tak dalej, robią to tylko dlatego, żeby nie pokazać, w jakiej jak oni dali ciała. Autentycznie. Jak oni dali ciała? Otóż, proszę Państwa, dwa lata po wtc no w Londynie byłem na takim spotkaniu zorganizowanym właśnie przez przedstawicieli służb amerykańskich, który wyjaśniał śledztwo. I oni tam wręcz przyznali że, przyznali, że dobrze wszystko mogli przewidzieć, mogli wiedzieć, ale niestety agencje, poszczególne agencje wywiadowcze w Stanach Zjednoczonych kierowały się dobrem, swoim własnym dobrem, czyli nie dobrem państwa, ale dobrem agencji. Paranoiczną, wręcz ochroną źródłem, a także czysto biurokratycznym zlekceważeniem informacji. Polegało to również na tym, że terenowy agent FBI, FBI z jakiegoś małego miasteczka czy czegoś przekazał informację drogą służbową, a ktoś to wrzucił na tył biurka. To już tak było, proszę Państwa, przy Una bomberze, na przykład. Tak było, czy przy osłodzie? Przy osłodzie, proszę Państwa, było to samo. FBI miało informacje o słodzie, i oni potem dokonali. Zresztą, potem, jak Komisja Łalandowna -E -E już pokazała, oni niszczyli teczki później, bo nie zwrócili na to uwagi. Wydawało im się to niemożliwe. Ja podaję tylko jedną, proszę Państwa, z tych, jedno, jedno, jeden, jeden tylko sposób podejścia do tego, do tego WTC. Rzecz następna. To NSA, które również zna słówów miało, ale kryło niesamowicie swoje źródła informacji, więc najlepiej nie podawać to nikomu. Albo dawać do prezydenta oddzielnie, i tak dalej, czy w ogóle gdzieś tam i kryło. I w ten sposób na przykład CIA, czy FBI, czy NSA, czy każda inna agencja nie podawały informacji, nie było nikogo, kto by to złożył. Razem. Właśnie. Więc widzicie państwo. Yy, więc to też trzeba wziąć pod uwagę. Teraz ten, te wszystkie, to co my wiemy, bo skąd my wiemy o możliwościach, wielkich, wspaniałych możliwościach inwigilacyjnych USA, czy, tak, czy USA, czy yy, czy Rosjan, czy Izraela. Od nich samych. Z różnych filmów, w których bardzo często są te filmy sponsorowane przez te organizacje, po to po prostu, że to jest element prewencji. Zabezpieczenie. A co, jak się okaże, że było tyle kamer, i żadna w nich nie było, i te kamery akurat nie miały taśmy, albo nie były podłączone, albo po prostu nie działały. Albo robiły takie zdjęcia, że nic nie można zobaczyć, to świadczy o służba, To świadczy o służbach, i w tym momencie Amerykanie, proszę Państwa, stanęli w sytuacji, w której w której mu się, mogą, muszą się, wolą już teorie spiskowe, bo łatwiej jest uwierzyć w spisek, ogromny spisek służb, bo też pokazuje jak sprawne są te służby, jak wspaniale potrafią działać. Tym bardziej, że proszę Państwa jest również teza, że zostało podmienioni, że nikt nie zginął tam na tych, w tych samolotach i że ci ludzie zostali gdzieś tam podmienieni, ale to daje około 400 osób. Proszę Państwa, wiecie Państwo jaki to jest wydatek budżetowy? I jak trudno jest stworzyć lewe tożsamości i ukryć, i skłonić te 400 osób z rodzinami, czyli już mamy jakieś 2000 osób do tego, żeby, żeby żyły gdzie indziej pod innymi nazwiskami, rezygnowały ze swojego dotychczasowego życia oni, rodzina, rodzice i tak dalej. Czyli wprowadzić w program ochrony świadków amerykański to jest bardzo trudne, proszę Państwa. To kosztuje dużo pieniędzy, a wymaga co najmniej drugiej instytucji wielkości FBI do nadzoru tego wszystkiego. W sensie operacyjnym. To to się dziura w tych wszystkich. Jeśli z kolei wyszłoby, jeśli z kolei postanowiono poświęcić życie Amerykanów, no to ryzyko jest ogromne i ja nie sądzę, żeby którykolwiek prezydent Stanów Zjednoczonych się na to zgodził, o ile wiedział, czy ktokolwiek w Stanach, bo przy tej bo każdy analityk wywiadu i każdy, kto robi tę operację, założy natychmiast. Za, zauważy te dziury dekonspiracyjne, i ta, a ja powiedziałam tylko o ilości ludzi, a wtedy, proszę mi wierzyć, byłby to koniec władzy w Stanach Zjednoczonych. Proszę mi wierzyć. Więc y, to też jest powód, dla którego ja jestem bardzo... Yy, yy. To też jest powód, dla którego ja po prostu... Yy. Wliczone straty ludzkie, Ania Nowak. No jak to wliczone straty ludzkie, no ale w czasie pokoju nie, nie było żadnej wojny. Czy pan, pani uważa, że, że to nie zna Pani Stanów Zjednoczonych? To nie jest tak, to nie jest tak. No. Więc ja wiem, że tutaj niektórych Państwu nie interesują, ale nie piszecie, że to głupoty. No. No. Elo co pan sądzi o zabójstwie Kennedy'ego i domniemanie, że Oswald nie będąc snajperem do 5.10 żołnierzy, najgorszym karabinem snajperskim na świecie? Elo ja nie muszę nic sądzić. Ja będąc w, na pewnym szkoleniu w, w Dallas, byłem w tym muzeum, tam jest tak zrobione, że jest ten karabin... Otwórz to, Otwórz że tak, tak. ja mówię do tego, żeby otworzył, bo tam się dusz to robi, żeby... Jest, proszę Państwa, i byłem w Dallas. Proszę Pana, byłem w tym oknie. Tam jest tak narysowane, tam jest tak zrobione, że tam jest yy, widać narysowane w miejscach, gdzie padły strzały, na, dosięgnęły strzały Kennedy'ego, tą na tej ulicy. Yy, I można stanąć w stopach. Są takie ślady stóp narysowane, gdzie można stanąć w tym miejscu, jak stał Oswald. I powiem Państwu szczerze, nikt by nie strzelił, nawet snajper ponieważ musiał on mieć tak wyciągnięte ręce, żeby oddać takie strzały, które były, ale to, to takie strzały, żeby oddać takie, to pięć strzałów jednocześnie. Nikt by nie strzelił, proszę państwa. Więc tak uważam. Więc, więc to jest też sprawa. I to też jest sprawa jedna, jest cała masa teorii spiskowych. Poza jedną, że Kennedy żyje gdzieś tam i że go podmieniono, to też była i taka teoria, jest szereg innych rzeczy. Co za tym stoi tak naprawdę, być może za kolejne 50 lat Amerykanie odtajnią cokolwiek więcej, bo od, odtajnili tam jest tych dokumentów kurczę z 10 tysięcy, a część przewarczyła, ale to są takie różne niektóre ciekawe, więc zobaczymy. Kontrole. nie było już o samobójstwie Epstein'a, ale to nie jest akurat te teoria spiskowa. To o, tym, to, o, tym, to, o tym to trzeba zrobić zupełnie inaczej, bo to nawet w kontekście naszych różnych historii jest ważne. No. Więc Elo Harks, stojący ze mną funkcjonariusz FBI, który razem ze mną też mi prywatnie powiedział, że niemożliwe, żeby Oswald stąd trafił niego i stąd strzelał. Więc oni też mają pewne wątpliwości. No, także zobaczymy. No, Może kiedyś się dowiemy prawdy, chociaż wątpię, czy byśmy chcieli poznać prawdę. Tak jak z WTC. Też nie podoba mi się, nie podoba mi się sposób zburzenia tych wiersz. Że to tak wyszło. Nie podoba mi się ta sprawa z Pentagonem zupełnie. Jest wiele tam rzeczy, które mi się nie podobają i które rzeczywiście są w pewnym sensie mogą poddawać wątpliwość oficjalną wersję wydarzeń, ale również biorę pod uwagę to, że te służby broniły same siebie w tym momencie, bo dały totalnie ciała. Bo WTC pokazuje jedną rzecz: pokazuje brak koordynacji i pokazuje to, że służby amerykańskie specjalne w tym momencie przechodziły ogromny kryzys. I rzeczywiście, teoria spiskowa broni te służby przed tym kryzysem, bo tylko służby, które nie są w kryzysie, będą w stanie y, wykonać taką operację. Po prostu. Po prostu. Więc czasami teoria spiskowa jest obroną i tych służb. Zobaczymy. Natomiast, natomiast proszę Państwa. Yy, Natomiast, proszę Państwa, jeśli o coś tam tylko chodzi, chodziło, to na pewno nie o żadne wojny w Iraku, w Afganistanie, żadne inne cuda, ale chodziło o grube pieniądze i to naprawdę grube pieniądze i to są miliardy dolarów w kilku rękach, nie w kilku rękach. Nie wiem, po prostu. Paweł, ale Jack rubi jednym szem? Tak, oczywiście, bo prawdopodobnie gdyby Oswald przeżył... właśnie... Jeżeli, jeżeli by Oswald przeżył, to, to prawo, zaczął zeznawać Oswald, to prawdopodobnie by mógł o wiele więcej powiedzieć. Jack Ruby był agentem FBI przecież to wiadomo. No. Podobnie jak ze śmiercią papieża Na Pawła I Watyka, nie chciał podejść to za końca weszła. Do... Jarosław Pajan, to jest też ciekawe, bo jest nawet były badania CIA i jest taka, jest taka jakiś zapis, jakiś raport ujawniony nawet, czy ktoś tam wpadł na to, dotyczący właśnie śmierci papieża. Oni byli również zaskoczeni, o co tam chodziło. No ale to się wiąże zupełnie czym innym, proszę Państwa. A dlaczego Amerykanie poświęcili tylu żołnierzy w Iraku, gdy CIA blefowała swoje broni chemicznej i mikropajeno? No, to oczywiście, że chodzi o pieniądze, o ropę, o wszystko. To jest prawda, przecież proszę Państwa, każda wojna jest nie o jakieś tam, bo mówi się o terytoriach. Co to są terytoria, jak nie pieniądze, prawda? Chodzi tylko i wyłącznie o pieniądze i o bogactwa. Każda wojna jest wojną łupieżcą, bo nie ma wojen sprawiedliwych, niesprawiedliwych i tak dalej. Jest zawsze wojna, wojna, to zawsze jest, ktoś napada na kogoś, ten ktoś się broni, prawda? Więc bądźmy szczerzy, no. Highlander. Per Harbor fałszywa flaga Amerykanów? Nie, 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 nie. Nie, ja już tutaj dyskutowałem i wiem, że się przeciwstawię. Chodzi o co innego. Chodzi, proszę zauważyć, w którym roku to było. Chodzi o to, że e, e, Amerykanie po prostu, oni tworzyli wtedy służby wywiadowcze. I przypuszczam, że ich politycy w ogóle nie zwrócili uwagi na te informacje wywiadowcze, które mieli. Nie chcieli zwrócić na to uwagi, po prostu jakiś generał na własny, wziął na własne ryzyko, wyprowadził lotniskowce i to wszystko. I to wszystko po prostu. Mm. Oswald to tylko słów, nic by nie powiedział. Coś by tam powiedział. oswal prawdopodobnie raz strzelił, raz mógł strzelić, yy, ale on nie trafił. Nie da się, proszę Państwa, no jak tam się stało, no to proszę mi wiedzieć, tam trzeba było go tak trzymać i tak celować i być wychylonym prawie do pasa, być wychylonym przez okno, żeby stamtąd trafić, proszę Państwa. No więc każdy by zauważył, a gdzie agenci ochrony, snajperzy też byli, przecież by go zlikwidowali. Po pierwszym strzale zostałby zlikwidowany, jestem pewien po prostu. Także to jest raczej niemożliwe. Eee, proszę Państwa. Michał Roszczyński, przez Jaruzelskiego i cała transformacja, raczej nie przez Jaruzelskiego i Rockefellera. Dlaczego przez Rockefellera, ten mityczny Rockefeller? Nie no, ja wiem, że Państwo wierzą w jakiś deep state, jakiś rząd światowy. Oczywiście, że istnieje grupa ludzi najbogatszych na świecie, która prawdopodobnie ma ogromny wpływ na gospodarkę i wielu krajów, i do takich ludzi należy najprawdopodobniej Bill Gates również, czy szefowie McDonalda. O dziwo, i to wcale nie są takie korporacje, o których my myślimy, że są. Niewątpliwie jedna z teorii spiskowych, która wcale moim zdaniem nie jest spiskową, że badania nad alternatywnymi źródłami pieniędzy są wstrzymywane, są wstrzymywane i to jest prawda. Są bardzo często ci, są wstrzymywane bądź też wręcz neutralizowane przez wszystkie koncerny ro, olejowe, te koncerny, które handlują ropą na świecie, bo to nie jest w ich interesie, więc co zrobić? Natomiast jeśli chodzi o WTC, to ja Państwu nie powiem. Ja powiedziałem te dwie rzeczy, które są ciekawe w tym wszystkim, moim zdaniem, czyli... Czyli po, prostu, czyli po prostu ten nagły wyjazd o, o, dyplomatów Arabii Saudyjskiej i przerzucenie działań giełdowych do Londynu, bo wiadomo było, że giełda zostanie zamknięta, więc te straty będą ogromne, więc żeby zminimalizować te straty coś trzeba było zrobić. Nie mówiąc już o tym, że może odpowiedzi na, WTC, odpowiedzi na to, co się stało w WTC byłaby dokładna analiza ruchu giełdowego przed i bezpośrednio po. To byłoby bardzo ciekawe i popatrzeć, kto wtedy zarobił. Wtedy się naprawdę okaże, kto na tym zarobił. Po prostu. No. Najbardziej wspomniana analiza teorii zamachu na autorstwa Michael Colin Piper i jest także na YouTubie. No, prawdopodobnie bardzo dobrze. No pewnie jest i to warto, warto to rzeczywiście podobno było dwóch snajperów tygrys, gdzie tam przy ale tych co strzelali, tak, najprawdopodobniej strzelano z mostu, to widać nawet na filmie przez czaszka poleciała do tyłu, Oswald mógł go trafić go trafić w tył głowy, więc prawdopodobnie by nawet nie trafił no. jest wiele takich historii trzeba się jest a co z Per -Herbuk? Kiedy potrzebny był pretekst, by przekonać społeczeństwo amerykańskie do udziału w WW2? On Trumpek. Y -y. Można i tak uważać, no ale no cóż. Teorie, 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 jeszcze raz teorie. To jest tak samo, proszę państwa, jak z tą bombą atomową i z różnymi teoriami. Ja szukałem informacji również w archiwach CIA, tych oczywiście ujawnionych. No, oczywiście wtedy CIA jeszcze nie było, dopiero powstawa OAS, OSS, CIA w ogóle Raczkowa jeszcze dopiero gdzieś tam była w planach. Nie ma żadnych materiałów na ten temat. A również słyszałem, proszę Państwa, z jednego, z jednego źródła, z, czytałem jakiś artykuł na ten temat, że na dwa, na dwa dni przed zrzuceniem bomby na Hiroshima, kiedy jeszcze nie wiadomo, do tych miast trzech, które wybrano, w zależności od pogody, były, zostały, wyznaczy, zostały przesłane źródła CIA, zostały tam wysłane źródła, bo po, też mieli, znaczy źródła wywiadowcze amerykańskie. Ja mówię CIA umownie oczywiście, przecież to nie było. Ja je jeszcze. Amerykanie też mieli źródła wśród Japończyków, przecież wzięli tylu do niewoli które miały obserwować, co się stanie. One zostały uprzedzone, że mają nie podchodzić, być w określonej odległości od teoretycznego epicentrum, czyli daleka, ale miały od razu wejść i zobaczyć, co się dzieje. Amerykanie po kapitulacji Japonii Amerykanie natychmiast weszli do, oczywiście wysłali całą masę inżynierów, lekarzy, prawdopodobnie również oficerów wywiadu bezpośrednio do Hiroshima i do Nagasaki. Badając te, co tam się stało, badając oczywiście ludzi i tak dalej, i tak dalej, patrzą na skutki. I niestety, proszę Państwa, te materiały są cały czas jeszcze tajne. Co oni tak naprawdę tam odkryli? Chyba na Tokio. Tokio było, czyli było to Hiroshima, Nagasaki i Tokio, chyba chcieli, jeszcze nie pamiętam, które było trzecie miasto, no ale pogoda sprawiła, że oni polecieli na, nad Hiroshimę po prostu. No i. Na Kokurę, tak, zamiast na Nagasaki, być może. Natomiast, proszę Państwa, problem polega na tym, że problem polega, polega na tym, że to wszystko jest jeszcze jak do, cały czas tajne. Jest jeszcze też jedna historia, która się z tym wiąże. Podobno Oppenheimer. Jak, wie, jak Państwo wiecie, za szpiegostwa atomowe, czyli to, że Rosjanie mieli już bombę atomową. Sudopłatow, który opisuje zresztą bardzo ciekawie, opisuje operację fałszywą operację. Osłonową dla szpiegostwa atomowego, gdzie udało im się przekonać Amerykanów, Rosjanom, że nie mają u siebie uranu. Uran będą brali z Bułgarii, tak prawdę mówiąc, że w Bułgarii są ogromne złoża uranu, ale dopiero będą bombę mogli, wy... będą bombę mogli wyprodukować gdzieś w okolicach 1956 roku. I służby wywiadowcze przedłożyły na biurko prezydenta. Przyszedł raport, w którym służby wywiadowcze USA twierdzą, że Rosjanie nie mają uranu, że, że Bułgaria im na tyle nie dostarczy, żeby zebrać ten odpowiedni uran potrzebny do bomby atomowej i tak dalej. I oni będą gotowi mniej więcej w roku pod koniec lat 50., gdzieś 56., 57., 58. rok. A tak się składa, że pierwsza próba atomowa rosyjska była mniej więcej w dwa miesiące po tym raporcie słynnym. Oni tam zrobili listę, oni tam zrobili całą masę tak zwanych podwójnych agentów po prostu którzy czy też prowadzili nie nie zamykali również agentów amerykańskich, podsyłanych przez Amerykanów i przez Zachód, których ładowali odpowiednimi informacjami. To taka, to taka ciekawostka. Ale ciekawostką jest to, że Oppenheimer, jak rozpoznał skutki tego wszystkiego, prawdopodobnie w jakiś sposób dostarczył Rosjanom informację dotyczącą, dotyczącą budowy bomby atomowej. Ponieważ uznał, że jeśli druga strona będzie miała broń atomową, to wtedy żadnej drugiej nie zaatakuje. To zresztą łączy się z teorią Einsteina tak to było z tymi, z tymi, z tym, co głosiłaś to i tak dalej. I to Oppenheimer się przestraszył, właśnie skutków. On musiał mieć dostęp yy, przecież do yy, rzeczywistych informacji i materiałów z Hiroshimy i badań ludzi. Ciekawe jest też, bo też zacząłem szukać, ale poza różnymi artykułami, o których już wiem, o tych dwóch klasztorach. Jednym był klasztor Jezuitów, który był 1300 metrów od epicentrum i teoretycznie powinien... Być, no można było przeżyć, ale ludzie ci nie wyszliby nietknięci, ponieważ osoby, które były 1500, 1300, 1400, 1000 metrów, czy 700 od tego, do jeszcze do 700 metrów od, po prostu wyparowały, od epicentrum wyparowały, natomiast 1300 metrów był ten klasztor w, w Hiroshimie. Był to czterech Jezuitów, którzy przeżyli po prostu i budynek ocalał o dziwo tłumaczenie, że był to budynek z betonu, czy z żelaza, z cegły i tak dalej, a nie, kart... nie on nie był, on był drewniany, to to jest żadne, żadne tłumaczenie. To jest bardzo dziwna historia, proszę Państwa. I tak samo się stało z klasztorem Franciszkanów w... To był Francisz... dominikański albo franciszkański klasztor w... w Nagasaki. Tam też został ocalony po prostu. Jeden z tych, którzy... Oppenheimer, Enrico Fermi, Klaus Fuchs. Najprawdopodobniej tak było. No, tak, ja o nich mówię po prostu, ale podobno to od Oppenheimera wyszło w ogóle, który skontaktował się w jakiś sposób z, z pewnymi, zresztą sugeruje to również Sudopłatów, wracając do tego wszystkiego, dlatego że naukowcy głównie odpowiedzialni za projekt atomowy sowiecki w jakiś sposób Listownie nawiązali, prowadzili cały czas listowne kontakty, jakieś takie naukowe z Fermim i z Oppenheimerem, i w jednym z tych on coś tam napisał, oszukując również jednocześnie te służby. Tym bardziej, że to byli jednak fizycy i naukowcy z najwyższej półki i prawdopodobnie nie miał kto nawet skontrolować tej ich korespondencji. Już na pewno oficerowie służb specjalnych, którzy byli zwykłymi wojskowymi, prawda? Więc to jest bardzo. Więc to jest właśnie ciekawe. Franciszkanów Nagasaki. No właśnie, Franciszkanów. Ja nie chciałem, zapomniałem czy Dominikanów, czy Franciszkanów, więc to, jest ciekawe, więc to jest ciekawe, proszę Państwa. To jest ciekawe. Rzeczywiście, bo tak jak mówił, jeszcze wrócę do tego. Oczywiście, ja jestem sceptykiem co do teorii spiskowych i do różnego rodzaju różnych rzeczy, ale jak mówił Szekspir, są rzeczy na niebie i na ziemi, o których się nieśliło waszym filozofią. Więc właśnie. Oczywiście w tego zbudowano całą historię. Między innymi jeden z tych ocalałych jezuitów do końca, do końca życia utrzymywał kontakt i bardzo często rozmawiał, utrzymywał kontakt z jednym z członków załogi Enola Gay, tego który uzbrajał bombę po prostu. Więc też ciekaw jestem ich rozmów, ale niestety to nie wyszło. Ale to nie wyczuło, proszę Państwa. Natomiast zbyt wiele osób zaangażowanych w ten projekt, aby utrzymać dokumentację w tajemnicy lokarz. No Który projekt, ten. Nie, no, no oczywiście, że tak. Notabene, jeżeli Państwo możecie, jeżeli Państwo nie widzieliście, nie było go w Polsce tego serialu. Jest bardzo ciekawy serial, to są trzy serie tego, który się nazywa Manhattan Projekt. To jest serial arcyciekawy arty ciekawe, pokazujący właśnie to miasto nieistniejące, nieistniejący adres, problemy naukowców, troszeczkę zakrywające o szpiegostwo. Między innymi tam jest taka teoria, że może Rosjanie doszli do tego ośrodka poprzez sprzątaczki meksykańskie zatrudniane tam, na przykład różne rzeczy tam się działy, im ochrony. Więc więc to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawe. Panie Piotrze, to dlaczego Amerykanie mają 4 lata nie zliczyło zer, wiedząc, że ONUCE prędzej czy później zbudują bombę atomową? Nie wiem. Być może dlatego, że z bardzo prostej przyczyny. Gdyby mieli odpowiednią ilość tej broni. Nie mieli odpowiedniej ilości tej broni. Nie mieli. Uważali, że ten czas do 56-57 roku da im po prostu czas na zbudowanie odpowiedniego arsenału. Proszę zobaczyć, że tak naprawdę to Amerykanie mieli tylko te dwie bomby i w dodatku nie wiedzieli, czy one wybuchną. Jedna wybuchła, druga też wybuchła, prawda? No więc. To są takie są właśnie rzeczy. Ale jak mogły te klasztory ocaleć Ofi? No właśnie nie wiem. To jest tak jak mówił Kant, że wiara w Boga, Bóg jest pojęciem, który wykracza poza pojęcia rozumowe. I dlatego jest to wiara. Albo się wierzy, albo nie wierzy, proszę Państwa. Ja nie należę, jak powiedziałem, do żadnej religii, ale bronię się, jak ktoś mi nazywa, osobą nie wiem, osobą niewierzącą, nie, nie ponieważ tak wbrew pozorom ja jestem osobą bardzo wierzącą, ale nie chcę należeć do żadnej instytucjonalnej religii. Po prostu uważam, że instytucja religii, instytucja, instytucja religię, prawdziwą wiarę i prawdziwą religię w jakiś sposób niszczy, co znaczy nie jestem przeciwny instytucji, żebyście Państwo dobrze nie pomyśleli, ale to musi, bo instytucjonalność polega na ubraniu kategorii absolutów widoczne dla człowieka rzeczy, po prostu, a jest jeszcze takie powiedzenie, wszyscy szukamy dowodów, wszyscy szukamy dowodów na istnienie Boga, nie widzimy znaków, Boż może te klasztory są takim znakiem, nie wiem, proszę Państwa, dlatego chciałem z Państwem porozmawiać, ja wiem, że tu wielu się ta audycja nie spodoba, bo już tutaj mówią głupoty i tak dalej, bo chcecie widzieć jakieś inne rzeczy, hejt na mnie i tak nieważne, po prostu. Natomiast, tu jest pytanie o film Good Shepard. Dwa słowa De Niro. Jeśli chodzi, no nie, jeśli chodzi o Good Shepherd, no to jest nic dziwnego, że De Niro był producentem. Robert De Niro w jakimś wywiadzie przyznał się, że jest związany z jej od pewnego czasu, od wielu lat. Co jest to możliwe? Oczywiście. Film jest świetny. W ogóle Good Shepard, dobry pasta, jest źle tłumaczony, bo to powinien być tłumaczony jako dobry oficer prowadzący. Bo shepard, to czasami w tym slangu mu jest to oficer prowadzący po prostu. Ja rozpowiedziałem, do tego wrócimy jeszcze, do tego wrócimy jeszcze, może nawet nie dzisiaj, więc to też szukałem takich źródeł. Wiecie Państwo, najciekawsze dla mnie jest to, i to w polskich służbach tego nie było. Natomiast rzeczywiście, jeszcze na początku lat 90., w Stanach Zjednoczonych istniały takie różne wydziały, badające różnego rodzaju psy, psi czynniki, te wszystkie po badania paranormalne, różne historie, telepatia, telekineza. Oczywiście największe, pro, największe to były lata 50., 60. i połowa lat 70. te wszystkie projekty. Amerykanom się nie dziwię, ponieważ Amerykanie ładują pieniądze we wszystko, aby, bo zasada nadaje Stosując zasadę, a jeśli to jest prawda? Taka telekineza, takie różne rzeczy. Jest taka książka wydana chyba pod koniec lat 50. Ja nie pamiętam tytułu, zostawiłem ją niestety w Warszawie. Jest to książka pisana przez jednego z iluzjonistów, który występował na scenie. Jednego z najlepszych i jednym z najsławniejszych iluzjonistów amerykańskich lat 50. i połowy lat 60. On występował w różnych filmach, nawet w Las Vegas, w i tak dalej. I on opisuje. Swoją współpracę w odpowiednim wydziale, jakimś wydziale takim parapsychologicznym, CIA. Dość ciekawe, po prostu. ciekawe CIA to robiło, ale to, proszę Państwa, że to robiło CIA, to się nie dziwię. Natomiast podobny wydział, i ślady tego widać na przykład w skrypcie GRU, był w Rosji, w KGB. Z różnych po 2012 roku rozmawiałem z kimś, kto zaczynał działania w KGB i to w czymś w, odpowiedzi, w takim odpowiedniku naszego departamentu IV, facetem, który doszedł do stopnia generała i zaczynał w 1964 roku swoją pracę w KGB w, w takim właśnie wydziale departamencie religijnym do zwalczania religii, różnego rodzaju odłamów. On był nie na katoliku, on był akurat na świadków Jehowy i różne sekty religijne, inne sekty religijne. I on mi w 2013-2012 roku zaczął opowiadać o takim wydziale właśnie, że również w KGB, w wywiadzie KGB, czy w ogóle przy tym, był taki inter interdyscyplinarny wydział dotyczący różnych badań paranormalnych. To jest ciekawe. I mówi, to jeszcze było w latach 90. To, że Rosjanie w to wierzyli i Rosjanie robili takie rzeczy, to mnie to troszeczkę zastanowiło. Ale jak potem przeczytałem w skrypcie GRU program, e, e, taki tam jest taki rozdział o. Obowiązują w Skrypcie Gierus z 1993 roku, notabene, z 1993 roku, i tam był dość duży rozdział o uzależnianiu ludzi od siebie, o wpływaniu na ludzi, o tworzeniu pewnego rodzaju, o kształtowaniu psycho, psych, psychiki danego człowieka, również za pomocą odpowiednich środków, środków psychotropowych. Naprawdę, proszę mi wierzyć, było to bardzo ciekawe. Wtedy zacząłem, potem w 2012 roku zacząłem rozumieć również ten rozdział. Na podstawie czegoś to miał być. Po prostu, proszę Państwa. Samawach, wywiad nie miał wiedzy co cenzurować, ile fizyków miał wiany? Żadnych. O to chodzi. Poza tym samach, jeszcze jest jedna rzecz. Jeżeli chodzi o projekt Manhattan, proszę zobaczyć, który to był rok. Nie było jeszcze CIA i nie było jeszcze takiej służby wywiadowczej. To wszystko raczkowało dopiero. Właśnie. I to jest właśnie ciekawe, że tego typu rzeczy, oczywiście takich książek, o to, bo dlaczego to pana zdziwiło, uważa pan Amerykanów za bardziej najdryf? Nie. Uważałem po prostu Rosjan, którzy walczą, walczyli ze wszelkimi przejawami jakiejkolwiek wiary, bo wiecie państwo, ta cała parapsychologia, te wszystkie rzeczy zakłada czynnik podstawowy: telepatia, te wszystkie inne istnienie świata pozazmysłowego, który prowadzi w głównej mierze. Do świata duchowego, czy do kwestia do świata, w których istnieje jakiś Bóg. Prawda? I teraz w Związku Radzieckim, u Sowietów, który tępił wszelkie przejawy, Jakiejkolwiek wiary, jakiejkolwiek wiary, jakiejkolwiek religijności, jakiejkolwiek parapsychologii, itd., to wszystkie, wszystkie przejawy, bo tam nawet były zakazane również te wróżki, ezoteryczne rzeczy, to od czasów Stalina i tak dalej, te wszystkie historie. Istnienie takiego wydziału mnie zdziwiło, nie sądziłem, żeby Rosjanie na to poszli, ale oni też badali telepatów i tak dalej, i tak dalej. I to jest arcy ciekawe, arcy ciekawe. W końcu to Stalin przywrócił samodzielność patriarchatu Moskwy. Tak, ale Stalin był po pierwsze pałą, że nie został popem to raz, a po drugie ten patriarchat Moskwy on przywrócił kiedy? W momencie, kiedy wszystko się waliło, była wojna, kiedy jakoś musiał stalić społeczeństwo i czym był patriarchat Moskwy i cerkiew rosyjska za Stalina? Czym była? Przecież to była po prostu, proszę państwa, przecież to była tylko i wyłącznie tuba propagandowa Stalina i ciała ma na rzecz Stalina. Proszę powiedzieć, że wszystkie rzeczy, które wyszły przeciwko Stalinowi, nigdy nie wyszły z cerkwi. Wyszły z jego kole, od jego kolegów z Partii, ale nie z cerkwi, proszę państwa. No. Natomiast. Yy... Shadow Zewa, na czym polega to uzależnienie ludzi w tym skrypcie gieru? No, proszę pana, no długo by mówić, to jest yy, długo by mówić, bo to, yy, to co ja by, musiałbym to wyrywać z kontekstu. Są pewne procesy, procedury prowadzone. Przede wszystkim yy, zaczyna się od wspaniałej wręcz yy, psychologicznej yy, obudowy, czyli coś takiego jak rozpracowania psychologicznego człowieka całkowitego. Różny sposób. Indywidualizacja przede wszystkim działań wywiadowczych na określoną osobę. Ktoś na przykład lubi, nie wiem co, no, ktoś na przykład lubi takie papierosy, a nie inne, prawda? Ktoś na przykład y, lubi gryźć zapałki, a nie inne. No różne rzeczy, nawet drobiazgi, ale żeby to zrobić. To trzeba niestety być przygotowanym. I prawdopodobnie z tych wszystkich wydziałów parapsychologicznych, nazwę to w skrócie wydziałów parapsychologicznych, oczywiście umownie nazywam zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i w organizacji wywiadowczej Stanów Zjednoczonych, jak i w organizacjach wywiadowczych sowieckich. Wychodzi, proszę Państwa wychodzi, proszę Państwa, różne wychodzi przede wszystkim ogromna wiedza psychologiczna. I to takiej czegoś, czego nie wiem, czy są tutaj psychologowie, czegoś, co ja sam nazywam psychologią operacyjną. Jeżeli ktoś jest tu psychologiem miał z tym, to poproszę do dyskusji, bo u nas chyba nie ma czegoś takiego. Otóż, proszę Państwa, Amerykanie z Koszkod, również, bo tutaj Maglowin, nasza policja też korzysta z tak, korzystali. Jest bardzo ciekawa rzecz w ogóle w spróżbach komunistycznych, ponieważ tak się składa, że ktoś mnie prosił, ojciec Czesław Klimuszko. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, wiedzą, kto to był, pewnie wiedzą. E, ojciec Klimuszko zmarł w roku 18, 1980 albo w 81, 1981, chyba w 1980. E, to był starszy człowiek, on był w 1909 chyba się urodził. To był Jasnowic, zielarz, Miał swoje wizje. Te wizje były niezbyt korzystne, zarówno dla, dla komuny, jak i dla świata, jak i dla kościoła. Trochę było takich różnych rzeczy. Ale z różnych. Nie wiem dlaczego. On był niesamowicie obstawiony przez Służbę Bezpieczeństwa. W ipn są tylko fiszki, jest tylko cztery fiszki, ta taka karta, którą my nazywamy 16 dekturowych, są tylko fiszki i zapiski, ponieważ oczywiście materiały zniszczono. Zgodnie z powołującym prawem w Polsce Ludowej i procedurą, jaką miał Departament Czwarty, na każdego kleryka, na każdego księdza, na każdego zakonnika zakładano tak zwaną teczkę osobową księdza. Prawda? Tam były rejestrowano go w ten sposób i zakładano. I otóż też była założona taka teczka. Te materiały zniszczono, ale proszę Państwa, musiał być ważną osobą również dla komuny. Musiało coś być, ponieważ jeśli na tej teczce są regularne raporty, pokazane są takie, że w tym i w tym dniu, w 69 roku chyba było, czy potem w 70 który, figurant oddał głos wyborczy, z kabiny nie korzystał. Tak jest tam napisane. Czyli nawet pilnowali go, jak on oddawał głosy wyborcze. Musieli mieć kogoś bardzo blisko wokół niego, ponieważ te ostatnie wybory, gdzie to jest napisane, on był na tych wyborach, to już był starszy człowiek, więc musiał ktoś z nim pójść najprawdopodobniej. Więc musiał mieć kogoś. Oczywiście materiałów brak. Napisane jest w tym, że materiały zniszczone. To też jest ciekawe. Wiem również, że FBI. Kiedyś, Bo on jeździł na różne konferencje parapsychologiczne, różne inne rzeczy, te wszystkie historie i na różne oczywiście kościelne rzeczy. FBI prosiło ojca Klimuszka o pomoc w jakiejś tam sprawie. To było w latach 70. Byłem przekonany, że w tym układzie zainteresował się by nim departament drugi, bo to nasz departament drugi, czyli kontrwywiad, bo to prawdopodobnie mogło być powodem, ale nie. Cały czas tkwił w departamencie czwartym. To jest naprawdę ciekawe. To jest naprawdę ciekawe, proszę państwa, więc można w to wierzyć, nie wierzyć, ale coś takiego istnieje. Poza tym yy, mogę Państwu powiedzieć, że, że jeden kto to mówi, że Stalin. Przepraszam bardzo. Władysław przestrzenne. Oczywiście Stalin nakreślił granice polskie na korzyść Polski. Tak pan uważa, widzenie przestrzenne. No dobrze, może i tak. Ofi Hitler też bawił się o kultyzm. I to jest błąd, proszę państwa. I tu jest ogromny błąd. Wszyscy twierdzą, nie Hitler, nie Hitler. W jak Gebelsa. Jest taki fragment, w którym Goebbels wręcz naśpiewa się i powołuje się na Hitlera, naśpiewali się z Himmlera, bo to dwie osoby: Hess, Rudolf Hess i Himmler. Można to nawet zobaczyć w niektórych. Jest taki serial w tej chwili Adolf Hitler's Circle of Evil. Każdy odcinek jest poświęcony współpracownikom, tym najbliższym Hitlera, i tam jest o Hesie i o Himmlerze. Że oni bardzo się bawili w okultyzm. Himmler zresztą wydawał masę pieniędzy na badania okultystyczne, na badania nad runami wikingów, w Egiptu do, w, znaczy badania w Egipcie, badania w Tybecie. Między innymi jest taki rozkaz przed wojną w 1939 roku, gdzie on we wszystkich bibliotekach kazał sobie przywozić wszelkie księgi, stare druki w Polsce, jakie znajdą, SS, dotyczące czar. Czarów, czarownic i tak dalej. Himmler zresztą był jednym z największych religioznawców w Niemczech. On tym się interesował, na dobrą sprawę, ale Hitler go wyśmiewał. Już go w pewnym momencie wyśmiewał. To znaczy, dawał pieniądze dotąd, dopóki pozwalał wydawać to pieniądze dla SS, dotąd, dopóki było mu to potrzebne. Na przykład wiązał to niewątpliwie z propagandą po prostu. Poza tym uważał, że, ten, że, te, że ta wersja Himmler, że ta, to co proponuje Himmler będzie yy, może się stać yy, w jakiś sposób alternatywą dla kościołu, dla kościołów chrześcijańskich protestanckiego i katolickiego, co oczywiście nie wyszło w społeczeństwie niemieckim. Himmler nawet opracował kiedyś, to Goebbels też o tym pisze, że Himmler w pewnym momencie zaproponował, żeby właśnie religię, religię katolicką, zdelegalizować wszystkie kościoły i stworzyć religię SS. Na co Hitler nie, w ogóle już nie poszedł w tym momencie. Więc to nie on się bawił w ten okultyzm. Wbrew pozorom Hitler był bardzo pragmatycznym człowiekiem, stojącym bardzo mocno na ziemi i poza sobą to nic nie wierzył. Eee, w to nie wierzył po prostu. No. Więc Tule, Himmler, Hans, He, Himmler, Hess i Gering byli członkami tego odaczynku. Gering może mniej, Gering był bardziej tego, ale też byli. Zresztą w ogóle zes, w ogóle to wyszło wszystko. Hitler wykorzystał e, stronnictwo Tule e, do dla swojej, do dla, dla tego, żeby w ogóle wyrosnąć. Być ten Eckhart, który tam był tym szefem, on zmarł po prostu, który stworzył Hitlera, tak na dobrą sprawę. E, Zmarł zresztą chyba wtedy, jak Hitler był w więzieniu, albo trochę później, jeszcze przed tymi wszystkimi sukcesami NSDAP. Po prostu trochę nauczył Hitlera, jak być wizjonerem na tej zasadzie. Ale Hitler pragmatycznie to wykorzystywał, on w to nie wierzył absolutnie. Natomiast jeśli chodzi, jeśli chodzi o Himmlera i Hesa, to tak, oni mieli, i Hes był zdrowo. Miał w czubku na tym, w, w czubie na, na tym punkcie. Himmler w rezultacie też. Przecież on, y, proszę Państwa, oni rozpoczęli ogromne badania tu w Norwegii, ogromne badania archeologiczne. Przecież SS to nie tylko wojsko, to ta allgemeine SS to przecież byli profesorowie i naukowcy, y, szukający Aryjczyków, badających runy, jakieś ślady pangermańskie, cuda. Do Tybetu jeździli szukać prawdziwych Aryjczyków w ogóle. No, różne rzeczy, proszę Państwa, które nam się wydają dziwne. A poza tym to także w pewnym sensie Goebbels umiejętnie to wykorzystywał propagandą. Bo to pokazywało jednak tą pangermańskość, i tą, i tą nadrzędność rasy garyjskiej, germańskiej po prostu. O to chodziło w tym momencie. No. Elo Harks, to jest jedna z następnych teorii spiskowych dość ciekawszych. Uważa pan, że Heinrich Miller, e, szef gestapo, posiada o wiele większe wpływy niż Himmler czy Reinhardt, e, niż Heydrich? E, na pewno nie niż Heydrich, natomiast bardzo ciekawie jest, e, natomiast jeżeli chodzi o Millera, szefa gestapo, jak i o Bormana, największe o wiele wpływy, wpływy od Millera posiadał Borman, bo Borman e, cenzurował dostęp do Hitlera. Oczywiście, że tak i, i mowa, mowa jest o tym, że Miller i y, byli agentami NKWD, jest nawet książka na ten temat, całkiem możliwe Ta zresztą y, twórca sądownictwa niemieckiego, czyli ten y, sędzia ludowy, szef sądów ludowych, Fleischer, Roland Fleischer był przecież komisarzem w czasie rewolucji komunistycznej i w Rosji. On z Rosji przyjechał tutaj po prostu. Natomiast wracając jeszcze do tego tematu, do tych wszystkich rzeczy związanych z różnego rodzaju, z różnego rodzaju i z parapsychologią, którą zajmują się służby specjalne i takimi różnymi rzeczami, z tymi związanymi, niewątpliwie. Przyczyniło się to do badań nad empatią, proszę Państwa. Empatia, nie mylić z telepatią, to jest pewnego rodzaju odbieranie. Każde zwierzę, mój kot yy, na przykład, jest też wspaniałą empatią, bo widzi pole elektryczne i zmieniające się pole elektryczne wokół człowieka. Być może empatia na tym polega. Ja również jestem empatą i czasami się śmieję, że słyszę, co kto myśli, bo odbieram nastroje ludzi. To jest na tym, na tym to polega. Nawet uczestniczyłem w latach 70. w badaniach nad empatią, w na, w Instytucie Psychiatrii, znaczy nie byłem w wnetem, tylko na ochotnikach, gdzie były naprawdę ciekawe, ciekawe te badania, gdzie człowieka zamykano w ciemnym pokoju, kładli na głowę taki hełm, który Audent absolutnie izolował od rzeczywistości, od dźwięków, oczywiście nic nie było widać, ale jeszcze od wszystkich dźwięków, nawet i zapachów. No i wchodziły do pokoju osoby i musiałam rozpoznać, czy kobieta, czy mężczyzna jeszcze czy się uda nastrój. To są ciekawe rzeczy, proszę Państwa, i tym to jest niewątpliwie, to niewątpliwie robiono w służbach, tym bardziej, że w większości wypadków te wydziały służyły w taki sposób nie tyle do, do wpływania na ludzi, czyli łatwiejszego werbowania ludzi, do wydobywania z nich informacji. Jest cała farmakologia przecież, która jest oparta tak na dobrą sprawę. Twórca paragrafu Twórca lotu nad Kukułczym uczestniczył przecież w programie sponsorowanym zresztą przez niektóre wywiady wojskowe, i jak również i przez CIA, dotyczących, dotyczących środków farmakologicznych, LSD i czy innych, SLD, nie LSD, środków farmakologicznych, które mają wydobywać z ludzi informacje, stworzyć, że ludzie mówią, skopolamina i tak dalej. Oczywiście, czy to je, wiadomo, że proszę Państwa, że materiałów na ten temat praktycznie nie ma. Być może kiedyś będą. Z ciekawych badań, badania Szulca ten o treningu autogennego po wojnie Tak, właśnie, ale właśnie to mnie zdziwiło, że w Rosji, że ten, że ten materialistyczny całkowicie Związek Radziecki, tępiący wszelkie rzeczy związane z jakąś niematerialnością, bo to prowadzi wprost do religii, a więc do, prowadzi wręcz do instytucji i do religii, a więc do cerkwi, co był naprawdę władza komunistyczna tego nie chciała, zajmował się tego typu rzeczami, to jest arcyciekawe. Arcyciekawe, także jak Państwo widzicie ze mną, nie dowiecie się ode mnie ciekawych rzeczy na ten temat, Chciałem, sam się chcę dowiedzieć od Was różnych historii. Podobnie jest zresztą z, z Fatibą i z objawieniami fatimskimi. Nigdy w Polsce nie było, polskie służby w tym, nie wiem, może na jakimś takim poziomie jak Departament Czwarty, to nie. To raczej, to, to może gdzieś tam coś takiego robiono, ale raczej ja się z tym nigdy nie zetknąłem, ani w wywiadzie, ani gdzie indziej, żadnych takich zadań nie było. Natomiast rzeczywiście w CIA, proszę Państwa, w CIA i, i gdzieś są ślady dokumentów, że CIA zajęło się również badaniem tych różnych przepowiedzi, zapowiedzi fatimskich, ale również i KGB. Usiłowało dochodzić do ludzi, którzy podobno mieli dostęp do tych objawień, no to bezpośrednio nie tyle do papieży, co do innych historii, więc zobaczymy, proszę Państwa. Więc też nie wiem, jak to jest, to też jest także kwestia wiary. Ja wiem, że, te, że ta ostatnia tajemnica Fatimska, mówił to coś o apokalipsie nawet czy o czymś takim, no ale natomiast żadnych operacyjnych spraw na ten temat nie znalazłem w Polsce, ale może dlatego, że to wszystko jest tajne. Również dlatego, może pochowano to tak głęboko, że jakby to powiedzieć. Nie wiem, z jednej strony, żeby nie straszyć ludzi, bo niewątpliwie pewne rzeczy się nagle zaczynają sprawdzać. Wiecie Państwo, ten tak zwany NWO, czyli New World Order, to jest i y, strategia zrównoważonego rozwoju. Jeżeli się mówi o strategii zrównoważonego rozwoju, to oznacza, że gdzieś trzeba ten rozwój cofnąć, a w jaki sposób cofnąć przez zniszczenie, tylko i wyłącznie przez destrukcję, y, bo rozwój nigdy nie będzie zrównoważony. To jest. Haltung, prawda? Nigdy nie będzie zrównoważony, więc jeśli się wydaje coś takiego w onz to zaczyna mieć na głowie również coś w rodzaju depopulacji. Coraz bardziej mi się zaczyna wydawać, proszę Państwa, i wiem, że nazywacie wariatem, że ta depopulacja ma jednak miejsce w krajach wysoko cywilizowanych. Niestety. W tej chwili przeczytałem, że jakiś pilot znowu mówi, że pilot gdzieś tam jakiś amerykański czy niemiecki powiedział o Chemie Trials, że to są takie rzeczy. Nie wiem, nigdy nikogo nie złapałem za rękę, nie ma na to absolutnych dowodów, ale dowodów trzeba szukać. Zresztą te teorie spiskowe są, nawet jak się w nie nie wierzy, to warto obserwować i warto szukać dowodów, nawet dlatego, żeby to wyeliminować. Ja nie mówię o głupocie, proszę Państwa, ja nie mówię, proszę Państwa, że to jest głupie, nie omówię, ale to zaczyna mi się coraz bardziej wydawać, że w jakiś sposób coś zmierza, Jakiś proces, który się dzieje na świecie, zmierza rzeczywiście do depopulizacji i do zmiany, do kolejnej wędrówki ludów i do zmiany jakościowej człowieka. Oczywiście w tej chwili są różne narzędzia. Takim Jednym z większych narzędzi jest ekonomia. To, co Merkel zrobiła z tymi uchodźcami, ona nie przewidziała po prostu oporu różnych krajów. Uważała, że ona to ściągnie i tak dalej. Zobaczymy. Panie Piotrze, pytanie miałem kogo? czy nasz służb mają też taką technologię jak Roskie czy USA? Nie, raczej nie. No, jaką technologię? No, technologia to jest technologia po prostu. No. Bartosz Kawa, tak, ale to znowu chodzi o zatrzymanie tego wszystkiego w tajemnicy. Proszę Państwa, robienie takiej akcji wymaga iluś tysięcy ludzi. Jak to zachować w tajemnicy? To już zaczynę, już wolę wierzyć. No. Może, może proponuję poczekać na ten temat, Często o kościach wynikających z depopulacji obaliła. Być może, ale Iranda, ja wcale nie mówię przecież o tym, czy to jest, czy to nie jest. Zaczynam się wydawać, bo również, proszę Państwa, jak to zrobić? No, jak, proszę Państwa, jak kłopoty ekonomiczne wszystkich krajów zachodnich, prędzej czy później one przyjdą, po prostu ludzi jest za dużo i oni o to, oni tak twierdzą. I można z nimi rozmawiać. I oni tak twierdzą, i co zrobić? Prawda? Za dużo tematów, za szybko, XX region, bo to jest pierwsza taka audycja, bo ja chciałem po prostu z Państwem porozmawiać, czy w ogóle ta audycja jest potrzebna i czy ona wyjdzie, a potem będziemy działać, a potem, a potem się zajmiemy jakimś jednym tematem gdzieś. No, Proszę Państwa, i, i cóż, y, i mogę tylko powie, powiem, i powiem tylko, że powiem Państwu, że y, robi się to różnie, na przykład z utrudnianiem dostępu do leków przecież, prawda? Przecież zobaczcie, że koncerny farmaceutyczne, które jeżeli mówimy o rządzeniu światem, to po co nam jakiś rząd światowy, skoro yy, częściowo światem rządzą koncerny farmaceutyczne, bo każdy potrzebuje leków. My bierzemy lekarz, lek my wiemy, znaczy wiemy, my wierzymy, że on tak zadziała, a jak on naprawdę zadziała, nikt tego nie wie, prawda? No. Damian Żurawski, Panie Piotrze, podobno w USA Kolegium Sądowe Departamentu Obrony ma zapieczętowane 110 tysięcy wyroków na elity amerykańskie, które są ponoć wyrokami za terror kryminalny i spiski przeciw państwu. Damian Żurawski. Nie wiem skąd Pan to wie, skąd ta informacja, A problem polega, że problem, proszę państwa, polega na tym, że źródła informacji. Źródła informacji. Czasami to jest tak, że to jest jedna informacja powielana. Ja też mogę na przykład powiedzieć, widziałem wczoraj UFO, zrobić to wszystko ładnie i tak dalej. by mnie ktoś zadał, czy UFO istnieje. Były badania na UFO, oczywiście, nadal istnieją procedury zgłaszania UFO przez pilotów wojskowych i cywilnych, traktowane są wszystkie śmiertelnie, poważnie. 99% tego okazało się, że albo testy broni, albo zjawiska atmosferyczne, ale jest niestety ten 1%, o którym nikt nic nie wie. Oprócz tego, proszę Państwa, no wystarczy Biblię poczytać, więc w proroctwie zdaje się Aliasza, tam jest opisany statek kosmiczny. Może można mówić, że to było dopisane później, ale nawet jeśli to było dopisane tysiąc lat później, to jeszcze nie było nawet kół tego typu i nie było tego typu konstrukcji. A trzeba to widzieć, proszę państwa, trzeba to po prostu widzieć, żeby móc coś takiego opisać. Lem usiłował opisać społeczeństwo, które jest oparte na pięciu bułciach i nawet nie potrafił, nawet nie potrafił dobrać słów do tego wszystkiego. Dlatego że, dlatego, że po prostu nie da się, bo człowiek myśli kategoriami dwutorowymi. No niestety. Tak samo jest, jeśli ktoś nie widział koła, no koło było wynalazkiem. Eliasz już widział koła, ale takie ogniste i tak dalej. W jednym z posłów hinduskich jest określenie wybuchu jądrowego, który się mówi bombą, tyś, który, że jakby tysiąc słońc, wy, słońc wybuchło, a wybuch w Hiroshima nazwany, a bomba w Hiroshima jest nazwana bombą tysiąca słońc, proszę Państwa. No więc to są tego typu historie, więc to, to jest, więc trudno, ja tylko zresztą tak samo jak twierdzę, że... że jakby to Państwu powiedzieć, żeby nikogo nie obrazić? No, człowiek o małym rozumku neguje istnienie i absolutu, tylko człowiek nie zakłada, że może istnieć absolut. Może w niego nie wierzyć, ale zakładać powinien, że może istnieć absolut, chyba że jest po prostu obciążony umysłowo. Tak samo z ufo. Tym bardziej, że e, jeśli weźmiemy teorię wielkich liczb, to prawdopodobieństwo istnienia życia w nieskończeniu, w ograniczonym, a w nieskończenie w wielkim wszechświecie jest równe jedności, proszę Państwa. To jest tylko kwestia czasu. Jest jeszcze jedna rzecz. Jest takie pytanie, czy ziarno jest świadome kury, która które je zjada? Właśnie o to chodzi. Chodzi o możliwość postrzegania. Yy. Inaczej, jak wytłumaczyć hermafrodycie pojęcie ojca i matki? Prawda? Jest całkiem możliwe, że jakieś ufo gdzieś sobie tu lata jest, a my nie jesteśmy w stanie tego spostrzec. Znowu się powoła na przykład kota. Kot widzi miejsca, widzi ciepło w miejscu, w którym ja siedziałem i wie, że ja tam siedziałem. Ja tego nie widzę, a kot to widzi. Więc wyobraźcie sobie, że istnieje istota, którego postrzeganie jest zupełnie inne i problemem i problemem jest problem komunikacji, bo ta istota może nas nie zauważać, jeśli nie ma odpowiednich narzędzi. Prawda? Myśmy też nie widzieli bakterii, póki nie wymyślono mikroskopu, prawda? a my również możemy jej nie zauważać, ponieważ inaczej mamy inne poziomy postrzegania. Rozumiecie Państwo, więc dlatego uważam, że trzeba założyć. Tym bardziej, że na pewno istnieje ten 1% UFO i wiem, że też niestety materiały dotyczące UFO są jak zwykle utajnione, więc prawdopodobnie coś tam widzieli. Niektórzy twierdzą, i to Denikę też twierdził, że generalnie w pewnym momencie rozwój technologiczny człowieka tak nastąpił, jakby dostali jakiegoś kopa w przód. No, czyli znaleźli coś, więc albo coś znaleźli, albo rzeczywiście dostali od kogoś kopa. No, wiadomo. Ale kto neguje misję Apollo 1? Nawet Einstein nie wykluczył istnienia Boga. Nie można być zamkniętym. No oczywiście, że nie można być, bo to przecież a każdy tym bardziej. No właśnie, Księga Ezechiela. No. Księga Ezechiela, prawda? Tak, przepraszam. Więc. Yy tak to, tak to, tak to wygląda, no. Bomba w Hiroshimie, 13 kg na gazach 22, te słońce były zdecydowanie od siebie różne. No różne, ale ja mówię o bombie w Hiroshima. One były od siebie różne, ale w jakimś posie hinduskim też jest opisane coś takiego, jak wojna jądrowa. Poza tym, rzeczywiście, jeżeli prześledzi się wszystkie stare religie, tam jest coś w rodzaju takiej wojna. E, rzeczywiście coś takiego, jakby była jakaś, rzeczywiście jakiś kataklizm wywołany przez człowieka, nie tylko potop, po prostu potop jest wszędzie, no. Panie Piotrze, dlaczego rządy to utajniają? Marek, dlaczego rządy to utajniają? Dobrze, może z fałszywej, może trzeba na to wszystko przygotować po prostu ludzi. Nie wiem. Powiedzmy, że istnieje UFO i rząd Stanów Zjednoczonych, czy rząd rosyjski, czy jakikolwiek rząd ma informacje na ten temat, że istnieje UFO i istnieją kosmici i są kontakty z kosmitami. Ujawniani, ujawnieni, ujawniając to, proszę Państwa, co powodujemy, ogromny przede wszystkim kryzys społeczny. Społeczeństwa generalnie w swojej masie wpadają w panikę, bo jeśli jest ufo, to zaraz sobie przypomnimy wszystkie potwory, ataki, najazd barsjan, różne inne cuda. Po drugie, jest ogromny kryzys religii, wszelkich religii na świecie, a w tym i kościoła, proszę Państwa. Proszę się zastanowić, jeśli się mówi, że Pan Bóg stworzył człowieka na podobieństwo swoje, to kto stworzył tych ufolutków? To mają na przykład trzy ręce czy cztery ręce. Więc jak wyglądał Pambok w tym momencie, prawda? Prawda? No pomyślcie Państwo, jest to tak, że staje się wtedy problemem socjologicznym i psychologicznym niesamowity. No. Chociaż powiem Państwu szczerze, że niektóre nowe bronie i to, co lata, musiało być gdzieś próbowane, i wielu foologów poddało się mocno do dymisji, kiedy na przykład Amerykanie pokazali ten swój niewidzialny bombowiec. No. Tak to jest, niestety. NTV Zagorskiego pan ogląda czasem tak, no ale samo dobro, pamiętaj, dlaczego mam dać spokój? Proszę pana, to nie jest audycja polityczna. Powiedziałem, jeśli komuś się nie podoba, nie, ja nie chcę mówić dzisiaj o polityce. No. Czy oglądał pan serial Gwiezdne Wrota? Jeśli tak, tak się mnie bardzo mi się podoba, ja uwielbiam science fiction na bo poza tym jest jeszcze teoria światów równoległych. Jest takie opowiadanie, to jest Jacek Dukaj, to napisał. Poprawcie mnie, jeżeli to nie Jacek Dukaj, świetne, które się nazywa ziemia, ziemia Chrystusa. O światach równoległych, których jest Ziemia Stalina, Ziemia Chrystusa, Ziemia kogoś tam, i tak dalej, i tak dalej. O pewnych światach równoległych. Bardzo ciekawe, prawda? To też jest. Problem polega na tym, że teraz tutaj widzę tutaj też niesamowicie jakieś nawet uwagi pod moim adresem, że jestem kretynem, idiotą i tak dalej, dlatego że mówię o takich rzeczach. dlaczego mam nie mówić o takich rzeczach? Czy Państwo myślą, że wszystko się ogranicza do polityki i do wywiadu? O takich rzeczach też trzeba mówić. Ja jestem sceptykiem i będę sceptykiem, i zawsze będę sceptykiem, tak jak powiedziałem, proszę Państwa. Szczepionki mogą być początkiem depopulacji. Istnieje możliwość, że te szczepionki nas zabijały za 10 lat. Krzysztofka, wszystko może być początkiem depopulacji, a przede wszystkim to, co się dzieje, czyli zmniejsza się dzietność generalnie w Europie. I to jest stwierdzone. Dlaczego? Czy też to, dlaczego to tak to wpływa? Czy w jakiś sposób jedzenie i nasz sposób na życie nie wpływa na psychikę? Bo tak, wbrew pozorom, poza zdrową kondycją fizyczną, musi być i zdrowa kondycja psychiczna, proszę Państwa. Wszystko się dzieje równolegle. Bartuszkawa, dlaczego pan tak mówi? No przepalku pan się ze mnie. Dlaczego? Proszę pana, ja wiem, że jesteście nastawieni na określenie, Ja nie mam prawa poruszać innych tematów, a chcę po prostu. No. Yy, Mategoraz. Panie Piotrze, film Dystrykt 9 to jedna z ważnych, też przynajmniej odpowiedzi na takie pytania. W mojej ocenie. Nie, dystrykt 9, proszę pana, był tylko i wyłącznie figurą stylistyczną metaforą. Yy bardzo lewackiej ideologii po prostu która był to film zrobiony jakby na zamówienie w momencie wysypu uchodźców tak zwanych i to jest film nie mylmy filmów propagandowych z tym co ja mówię w tej chwili no reakcja na UFO starczy zobaczyć właśnie co audycja Wells'a Wojna Światów oczywiście że tak no Panie Piotrze, i co ta skopolamina działała, czy to mit? Karol Narodowiec, nie, to jest mit, proszę Państwa, ponieważ tak się składa, że człowiek rzeczywiście może dużo mówić, ale są tacy, co po wódce też mówią bardzo dużo i nieskładnie, a ja znam takiego, który po, po wódce mówi każdym językiem świata, łącznie z tymi na migi również, także nie ma najmniejszego problemu. Problem tylko polega na tym, że trzeba odcedzić po pierwsze informacje i tak dalej. Poza tym leki psychotropowe różnie działają na, na innego człowieka. Każdy psychiatra to Państwu powie, że w zależności od stanu umysłu i od wszystkich poziomów hormonów i różnych związków chemicznych, jakie mamy w mózgu, zadziała odpowiedni, yy, odpowiedni lek. Także nie da się tego odpowiedzieć, czy działa, czy nie działa. Właśnie. Natomiast z ciekawszych filmów jest jeszcze takich ostatnio, jest ten co na tym to się nazywa Another Life, Inne Życie, to takie podróże na inną planetę, która okazuje się być stacją ostrzegawczo-przekaźnikową przed wrogą, wrogą cywilizacją, która wszystkich po prostu pożera, tak na dobrą sprawę. Bardzo ciekawy, zaczyna się coś takiego, no obcy, cała seria obcy nagle, prawda, która obala mity w ogóle o tej przyjaznym kosmosie, a to był akurat obcy powstał po czasie, kiedy zaczęły pojawiać się filmy o przyjaznym kosmosie, prawda. No. Także to jest dość ciekawe. No. Darek Kolbiasz. Wczoraj wracałem do, do domu od kolegi z Grilla i spotkałem na drodze dwie niebieskie istoty, zacząłem z nimi dyskusję, ale szybko się skończyła po haśle spokojnie obywatelu dokumenty proszę. No mniej więcej tak to jest, więc nie ma co się tutaj, no. no. Wiecie, jaką przyszłość fundujemy na Azjatów, to nie obchodzi Europejczyków, tak? Kronika 13, wiem. Dlatego mówię po prostu, dlatego warto, by, żeby ludzie byli w pełni świadomi tego, co chcesz, tego, co się dzieje. Poza tym, proszę Państwa, jest ogromny strach w tej chwili, wzbudzany strach na świecie przed na przykład ostatnio jakiś jest chyba miesiąc miesiąc w ogóle straszenia ludzi brakiem wody. Być może tej wody zabraknie. Ale to jest jakiś taki strach, to jest też takie przygotowanie. Ludzi jest za dużo, nie mamy surowców naturalnych, nie mamy czym oddychać, zmienia się wszystko, wody nie ma, nie będzie i tak dalej, czyli ludzi jest za dużo. Więc co proszę Państwa, jak to ma zachęcić człowieka z kultury, z kultury, którą Jan Paweł II nazywa kulturą nazwał kulturą śmierci, czyli z tej nowej kultury europejskiej, prawda? Ma zachęcić do posiadania potomstwa. Prawda? Nawet to, co pani mi tu napisała, Kronika 13. Wiecie, jaką przyszłość fundujemy następnym pokoleniom? No właśnie, to jest to. To jest efekt tego działania kwestia psychologicznego wejścia, więc proszę państwa, no cóż. No jest teraz tu Milan Mechiko, i teraz dojdziemy do tych, bo tutaj Krzysiek Kamie pyta o te chipy że ludzie się chipują, prawda? Another life. Być może 4.0 0 tam ma głupie fragmenty ten, ale film jako taki to mnie ciekawa po prostu rzecz. Więc proszę Państwa, tymi chipami. Połączmy to z 5G. Ja cały czas powiedziałem i będę tutaj się kłócił ze wszystkimi. Tak na dobrą sprawę. Jest naprawdę wszystko jedno, czy dostaniemy w głowę jedną kulą, czy dwoma kulami. Naprawdę skutek jest taki sam, bo wy nam to rozwali. I tak mamy już tyle promieniowania z tego 4G, LT, z tych wszystkich rzeczy i różnych innych rzeczy, o których wiemy bądź nie wiemy, czy są, że to 5G nam w, nie zaszkodzi w tym sensie. Zaszkodzi nam jednak internet rzeczy. I do tego są te chipy. Czyli możliwości, proszę Państwa, wpływu na zachowanie człowieka bądź też karania człowieka zdalnie za pomocą internetu rzeczy. Proszę sobie wyobrazić, że jest też również jest taki serial, który się nazywa Monday Morning. Nie było go w Polsce, była tylko jedna seria. Arty ciekawy, to jest amerykański serial o lekarzach w jednym ze szpitali, chyba w Nowym Jorku, gdzie Monday Morning ci lekarze się zbierają co poniedziałek i rano i analizują przypadki śmierci, kto dlaczego ta śmierć nastąpiła, czy ktoś popełnił błąd lekarzy czy nie popełnił. Arty ciekawa sprawa. O, no, tam też jest niezła nauka analizy, analizy hipotez konkurencyjnych w tym serialu, notabene. I Monday morning, i tam jest jeden odcinek, w którym lekarze, którzy zostali specjalnie przeszkoleni przez armię Stanów Zjednoczonych, ze swojego domu za pomocą specjalnych połączeń internetowych przeprowadzają operację neurologiczną na żołnierzu rannym w Afganistanie. Jest ciekawa rzecz. I teraz wyobraźcie sobie Państwo, że wszczepiano Państwu inteligentną zastawkę serca, która sygnalizuje jednocześnie, a to trzeba zrobić, za pomocą 5G internetu rzeczy, sygnalizuje poszczególnym stacjom nadawczym i tak dalej, czy działa dobrze, czy nie działa dobrze, czy trzeba wymienić baterię, czy jest coś grane i co się dzieje. Więc wiemy, jakim jesteście Państwo w stanie, ale również możemy tą zastawkę zatrzymać. Prawda? Zdalnie. Przykładowo, no zastanówcie się Państwo, jeśli będziemy mieli, tak jak proponowano to w Anglii, była takie, taka ruma w 2004 roku, ze względu na, na nagłą ilość, oni zawsze płaczą w lato na wzrost wypadków samochodowych, żeby samochody wyposażać w mikrocipy i słupki, te takie, które są, które będą automatycznie. Wprowadzały korekty do jazdy kierowcy, a więc będą przejmowały kierowanie samochodem. Jeżeli kierowca przyspieszy za bardzo, będą go zwalniać. Teraz wyobraźcie sobie, że będzie można w ten sposób wysterować taki samochód, żeby przyspieszył i wpadł na drzewo. Na przykład. Prawda? I moim zdaniem to jest. Przy czym 5G musi nastąpić, jak, jak internet rzeczy. Problem tylko polega na tym, że nie ma żadnych. I na tym powinny polegać protesty, nie przeciwko tylko stacjom i tak dalej. Oczywiście możecie się Państwo z tym nie zgodzić, niektórzy dalej wiedzą, ale, za, ale, Unii, ale wtedy nikt nie pewien problem, problem prawnych hamulców stosowania właśnie internetu rzeczy w stosunku do społeczeństwa. Będzie to wprowadzone, ale nie ma prawnych hamulców, nikt nie dbał o prawne hamulce. A moim zdaniem, najpierw trzeba by stworzyć system prawny i hamulce prawne, ustawowe hamulce, a potem wprowadzać te technologie. No, niestety, proszę Państwa, ale ja jestem. A kim ja jestem zresztą? Dobrze wiecie. No. A kontakt z Jody Foster, Mareczek, 70. No, tak, świetny film. Kontakt z Jody Foster naprawdę jest świetny. O problemie wody mówi się już dawno. Tak, ja wiem, że się mówi od dawna, no ale no. Ale kto będzie odpowiadał, no właśnie mikropiano, właśnie, to jest właśnie to. Poza tym, jeśli ja się dowiaduję, że, po, że przy 5G, czy że przy, przy 5G mają być różnego rodzaju, to dam Państwu bardzo prosty przykład. Tutaj stąd, no, na przykład Norwegii. Wiecie, jakie jest barne warne tu wyczulone na różne rzeczy, więc powiedzmy, że jest lodówka i pan i będziecie kupować alkohol, wsadzać do lodówki ten alkohol. Lodówka nadaje do różnych tych, że tu jest butelka alkoholu i nagle okazuje się, że tej butelki nie ma, kupujecie następną, następną, następną. Lodówka nadaje i na przykład oni określono, proszę, jak ktoś trzy razy w tygodniu kupuje pół, pół litra wody i je wypija, to oznacza i ma dzieci, to prawdopodobnie jest alkoholik, który krzywdzi dzieci. Do tego to prowadzi. Brak hamulców ustawowych, proszę Państwa, spowoduje właśnie tego typu rzeczy. Poniedziałki na chirurgii? Monday's Morning to się nazywa. Arkadiusz, yy, Arek to się nazywa. Yy, yy, być może, nie wiem czy on był w Polsce. Ja nie widziałem go w Polsce. On się nazywa Monday's yy, Monday, yy, Monday Morning, yy, chyba w ten sposób. Naprawdę świetny film był, właśnie. No. To jest właśnie to, co się dzieje w tym momencie. Zauważyłem, że panu się wszystkie filmy podobają, Dawid G., bo ja mówię tylko o tych, które którym się podobają, a które wiem, że państwo też mi mówią. No. A jak się ma prawo i hybrydy zwierzęce ludzkie, Nie ma w ogóle do tego, nie ma żadnego prawa, proszę państwa. Nie ma, a ja z przerażeniem przeczytałem, że, się, że zaczyna się hodować jakieś zwierzęta na narządy dla człowieka, które się nadają. Nie wiem, przypomina mi się taki film Andersona Lucky Man, Szczęśliwy Człowiek, nie wiem, czy pamiętacie. Szczęśliwego Człowieka i tam jest ten taki w krzywym zwierciadle pokazany te eksperymenty, człowiek z głową świni i tak dalej, czy świnie, człowiek z głową człowieka przyżyta do tułowia świni, te eksperymenty medyczne, to jest bardzo ciekawe. No. Poza tym, jak dobrze wiemy, z różnych tych procesów, które były w Stanach Zjednoczonych, na przykład na talomidu, część lekarstw, jak się okazało, to jest testowana na ludziach, wchodzi do sprzedaży, jest testowana na ludziach, proszę Państwa. Przykro mi, tak to jest. Szczególnie moim zdaniem leków psychotropowych. Nie da się na swoim kraju to się będzie testować w innym. Tak, tak uważam. Nie da się niestety po prostu, proszę Państwa, przetestować skuteczności lekarstwa, bez bez lekarstwa czy działania lekarstwa bez testowania na ludziach i to jest tylko jedno i wielkie oszustwo. Ale jest jakaś teoria spiskowa w tym zaginionym samolocie malijskim, który zaginął, Krzysztofka? No, jest jedna, jest jedna teoria spiskowa, którą dzisiaj usłyszałem, i to jest teoria, która mówi, że na tym pokładzie poza złotem było około 11 czy 12 osób, profesorów, zaangażowanych w badanie czarnych dziur. Czyli przejść po teoretycznie między światami, i oni, może o to chodziło, nie wiem. Po prostu nie wiem. Więcej teorii nie słyszałem na ten temat. Z Malcolmem McDowellem, tak, Piotr czy jeżeli chodzi o Szczęśliwego Człowieka, to była druga część trylogii, trylogii If, Szczęśliwy Człowiek i Szpital Brytania. Wszystko z Malcolmem McDowellem. Oko mosły, kto wie, czy nie ma drugiego, no, kto wie. Podobno Amerykanie testowali leki na obywatela Gruzji. Ostatnio to wyszło, że no tak, oczywiście proszę pana, ale wszystko co złe robią Amerykanie. Oni testują. Tymczasem te koncerny, tak prawdę mówiąc, najważniejsze koncerty farmaceutyczne wcale nie są amerykańskie, bądźmy szczerzy. Te, które na u nas po prostu. Ja wiem panie Przemysławie, wszystko co złe na świecie to Amerykanie. więc. na ja wódkę w szafie chowam i pije pan ciepło? Nie, no nie, no nie, fuj, nie ma nic gorszego od ciepłej wódki, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o marekę o szczepionki, ja już to powiedziałem i powiem jeszcze raz, nie jestem antyszczepionkowcem, nie jestem, ale... Popieram tych ludzi, dlatego, że trzeba ich wysłuchać i musi być wybór, proszę Państwa. Nie można narzucać ludziom, bo jeżeli się narzuca ludziom, to ktoś dojdzie do wniosku, że za pomocą tych szczepionek można wykończyć, prawda, da. innych. No. Jeśli nawet człowiek zostanie sklonowany, to przecież będzie całkiem inny człowiek, bo z innymi, z minimum. Magda Den. No. nie wiem, no już nie mówmy na ten temat, bo to już tego to nie wiem, proszę Państwa, no właśnie. Trumpek, oczywiście, że tak, to co chodzi w Polsce. Synapsy DNA to badania genetyczne. Tego nie wiem, ponieważ mówi się, że ten wiek będzie wiekiem genetyki i ten wiek genetyki też jest niebezpieczny. Nie wiem, proszę Państwa, to zaczyna być już coraz bardziej i wszystko, no dobrze, wchodzimy teraz w różne takie dywagacje. Ja nie chcę już Państwu zabierać więcej czasu, yy, sorki, ale ja wiem, że tutaj wszystkich obraziłem, zaraz będzie tutaj cała masa hejtu na mnie, bo nie mówię o polityce, bo nie chcę mówić o polityce, proszę państwa. Nie, nie chcę mówić dzisiaj o polityce, akurat mam jej dość. Jedno zdanie, które powiem, że żaden Polak nie powinien głosować żaden komu na PSL i żaden komu żaden Polak Albo osoba, któremu drogie jest polskie dziedzictwo i uważa je za własne, nie może głosować na PSL, po prostu. Tylko tyle powiem o polityce. A ja nie wiem, czym naprawdę zajmuje się Zderzać Hadronów. Jest cała masa filmów klasy B, C, D, E, które również ogląda, proszę Państwa, wbrew pozorom, bo lubię filmy w ogóle. To panie Krzysztofie, to powiem, że na temat właśnie zdozacza hadronów i ogromnych wielkich dziur. Zresztą notabene na tak zwanej wielkiej pomyłce i teorii wielkiej pomyłce, właśnie w związku z czym czarnej dziury, między innymi tam oparty jest Hyperion Dawida Symonsa. No, tak jak się no, to jest coś ciekawe. My na pana czekamy, aż pan wejdzie na kolejny szczebel. Na jaki kolejny szczebel? Nie wiem. No. Co mamy dalej? A TNT w poniedziałki jest seria odcinek pierwszy bo wtedy na TNT, a ja nie mam tego kanału, nie wiem, ja to inaczej widziałam. Dobrze, proszę państwa. Choć oficjalnie, myślę, się nie zależy. Panie Piotrze, jest taka japońska legenda o wsi, i na i mają tam telefony przed wejściem wsi, napis prawo Japonii tutaj nie obowiązuje. Taka legenda. No nie, są pewne rzeczy, proszę Państwa, różnie dziwne. No. Różnie, różne. Panie Piotrze, czy w polskim wywiadzie również linia sprawiedliwości. Nie, 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 nie istniały takie. Nie, raczej nie, myśmy się tym nie zajmowali. To za mała była organizacja, na to trzeba było mieć pieniądze, bo to już były niesamowite nakłady. No, po, powiedziałem Państwu, że patrząc na te wszystkie historie związane z tym, związane z tą parapsychologią i różnym, czytając różne rzeczy, szukając materiału na ten temat, oni musieli władować masę pieniędzy. Amerykanie. Ja przypuszczam, że oni nawet próbowali podróży w czasie, czy są możliwe, czy nie. Coś z tego wyszło, zawsze dyskontowali. Dlaczego nie, proszę Państwa? A to, że Rosjanie byłem zawsze sobie bardzo zdziwiony. Dobrze, proszę Państwa, jaka będzie dziś muza na finał audycji? Kronika 13. Dziękuję, że już muszę kończyć. Dobra, już kończę, Pani Kroniko. Więc, proszę Państwa, ja dzisiaj puszczę coś na złość Krzyszkowi Werkowiczowi, ponieważ to jest całość. Proszę Państwa, Krzysiek Werkowicz nie chce nic skomponować. Twierdzi, że nie może, a mówi mi, że północy, jak to słucha, bo mu powiedziałem... Hmm, że mu, jak mu powiedziałem o jak mu powiedziałem ostatnio, ostatnio, jak usłyszał u mnie o Gałczyńskim i o tym końcu świata, ma na końcu świata czy Satra na Kszeświat Gałczyńskiego, to północy siedział na tym, zamiast coś ko tutaj konspirować, proszę Państwa. Panie Piotrze, czy z, za pańskich czasów polskie złoży korzystały z pomocy jasnowidzów? Ja tam nie korzystałem z pomocy jasnowidzów, chociaż tych jasnowidzów jest coraz więcej. Między innymi nasz premier jest jasnowidzem, połowa rządu to jasnowidze, bo widzą jasno, a czasami za jasno, proszę Państwa, no, dajmy sobie spokój, na razie. I teraz wracając, więc Krzysiek Werkowicz y, skomponował taką, y, taką, to jest próba, pierwsza próba, tam będą jego dziwne gadki, ja napisałem kiedyś taki tekst y, który się nazywa Komedia del On śpiewa Kolumbina, a to jest Kolumbina. i Arlekin, taka napisałem taki tekst, taka leciutka piosenka, troszeczkę o miłości i o tym zupełnie inna, ale dobra do tej audycji. Nie będzie Queenu, bo nie może być Queenu, Nie będzie też Tanga. W związku z tym, w związku z czym, proszę państwa to w związku z czym puszczę to teraz to jest absolutna próba, żeby go zmusić żeby to zrobił, tam są jego gadki la, la, la to nie jest dokończone, ale fajnie śpiewa tekst jest wyraźny także proszę państwa posłuchajcie to się nazywa komedia de l'art a przypominam, komedia de l'art zawierała tam, miała, miała Arlekina, Pierota, Kolumbinę tam była określona, nogu była i kukiełkowata to włoska komedia, także włoski teatrzyk, także zobaczycie no. dobra proszę państwa puszczam Proszę, naprawdę to jest próba i tam będą gadki Krzysia. Niech on też coś ma z tego. To będzie taka próba naprawdę surowa. Ach, czemu płaczesz, Kolumbino? To to... Czy znów cię Arlekin porzucił? Nie płacz, nie warto, dziewczyno. O, widzisz, Arlekin już wrócił. Pam, pam, baram. Baram, baram, pam, 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 baram, pam, pam, baram, baram, baram pam, baram, pam, pa, ba, pa, Arlekin już wrócił i znów masz uśmiech na twarzy. I tańczy i bije ci serce, i o nim śnisz, o nim marzysz. A on ma słomę w buć, a on ma kwiat w butonierce. Pam, pam, baram, pam, pam, baram, baram, pam. Pam, bam, baram, pam, 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 baram, baram, pam. A on fałszuje oczywiście, bo to jest tylko zrobocza wersja. A on ma kwiat w butonierce. Kto zerwał ten kwiat dla niego? Jest jakaś inna dziewczyna. Miłość to nic pewnego, śmiej się i tańcz kolumbina. Pam, pam, baram, pam, pam, baram, baram, pam, 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 baram, pam, 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 śmiej się i tańcz kolumbina. I wciąż gdzieś w świecie daleki... Toś o miłości baje, z Kolumbiną znów tańcza leki. Orkiestra grać nie przestaje. Orkiestra grać nie przestaje. Orkiestra grać nie przestaje. Nie wiem czy to dobrze, czy to źle, że to puściłem Piotrowi i on to wypuści pewnie na KHT. To jest absolutny embrion nie z tekstem mojej muzycznej wyobraźni. To, a to, mniejsza większa ta wyobraźnia jest tam nie do końca czysta, bo jestem zatruty w, w, milionami różnych utworów, i za, zawsze człowiek się wpędza w jakieś, w jakieś koryto, i na szyny wskakuje, i trudno mi jest myśleć samodzielnie, no, ale niech będzie, no. yy, I tak sobie tam poklawiszowałem, i to z tego się coś rozwinie, z tego się coś zrobi, z tego się pod, to się tam wyrówna, może się coś tam pod, podmieni, się harmonię, natomiast to tak, ja to tak czułem, no. Tą Kolumbiną. Tak jest bardzo fajny. Zresztą Piotr pisze super teksty. Ja jestem, ja jestem zakochany w jego tekstach. Inaczej bym nie pisał do tego muzyki. No, spróbujemy. Spróbujemy Aleksandra to rozwijać. Ja i... później powiem. Kochani słuchacze, mam nadzieję, że będziecie z nami i będziecie obserwowali, jak to się tam rozwija, bo to będą różne rzeczy się działy. No dobra, skończyło się. Proszę Państwa, to była tylko próba. Właśnie komedii de l'art z moim tekstem i z Krzyśka próbowym. Muzyka świetnie. Ja mu mówiłem, żeby to zrobił raczej w formie. Bardziej by chodziło, żeby to była taka sarabanda czy menuet, sarabanda ze swity barokowej. Nawet mu kazałem słuchać Lorda takiej płyty rockowej, gdzie on to. Także byłoby fajnie. Nie wiem, czy Państwu się podoba, czy nie. Krzysiu, jak ty tu miałeś to oglądać, więc nie oglądasz, więc powiedziałem, że cię zawstydzę i to puszczę, żeby cię zmusić po prostu, żebyś to zrobił. A twoje gadki są tam świetne, to mi się bardzo też podoba. Natomiast proszę Państwa, tutaj mnie ktoś zadał pytanie, pani Aleksandra Kamiński zadała, czy mnie, Sowieci mieli w Polsce broń atomową. Proszę Państwa, nigdy oficjalnie się nie przyznali, ale mieli. Moje, moim zdaniem mieli. Niektóre instalacje w Borne Sulinowe, ja pamiętam, przecież ja w wywiadzie sprzątałem po nich, w cudzysłowie oczywiście sprzątałem. Niektóre dziwne instalacje w Borne Sulinowo sugerują, że musiały tam być jakiś sprzęt wymagający określonych procedur zabezpieczeństwa, czyli po prostu rakiety atomowe bądź cokolwiek. Poza tym, jeżeli chodzi o lotnisko w brzegu, to ten pas startowy był również przystosowany do startu różnych dziwnych rzeczy z bronią atomową, więc musieli mieć. Poza tym niektóre okręty atomowe, atomowe podwodne sowieckie parkowały z drugiej strony Helu. Tam w ogóle wtedy kiedyś, jak ktoś pamięta, to jeszcze w latach 80. nie można było wejść na koniec Helu, była zamknięta część Helu po prostu. I tam i tam parkowały, także na pewno mieli, tylko się do tego nie przyznali, proszę Państwa, nigdy, tak uważam. Natomiast ktoś mnie pytał jeszcze, kto mnie, ktoś mnie jeszcze pytał o. Ktoś mnie jeszcze pytał o tym, jaki film na wieczór, no po takim programie, po takim programie to obejrzyjcie sobie X- men Apokalipsę, ale i zastanówcie się Państwo wszyscy, gdzie oni znaleźli taką fabrykę w Pruszkowie, bo ta część się dzieje w Pruszkowie, takie domy, takich ludzi, niesamowita jest amerykańska wersja Marvel, wersja Pruszkowa, bardzo mi się to podobało, bardzo mi się to strasznie podobało, proszę Państwa. Także proszę to sobie obejrzeć, bo nie ma co myśleć tylko i wyłącznie o polityce i pamiętajcie. Właśnie. Jeżeli chodzi o Mind Control, to jeden z kawałków Slayer'a. Z tak, bardzo dobry zresztą. No. A gdzie jest Borne Sulinowo? A gdzie jest Wielkopolska? Sherman Rzepnik. A gdzie jest The Brzeg? Nie no, Wielkopolska nie to Śląsko-Polski jest. Brzeg to jest, to nie jest Wielkopolska. Proszę? No to Opolskie, no blisko tam. A Wielkopolskie gdzie? nie? W Legnicy nie mieli, o ile się orientuję. Mogli mieć tylko raczej jak mieli, to mieli tam po prostu. No. Dobrze, proszę Państwa. Czy wierzy Pan w Mind Control? No, jeżeli patrzę na ostatnie postępy naszej klasy politycznej, to wierzę absolutnie w Mind Control. Ale najpierw trzeba no, Co prawda naszej klasy politycznej nic nie kontroluje, bo musi mieć najpierw mind. A mind to oznacza, że inteligen... oznacza, że powinna mieć inteligencję. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu. Jeśli Państwu się ta audycja podobała, no to bardzo dobrze. Bardzo się cieszę. Brzeg koło Wrocławia, on nie jest koło Wrocławia, on jest koło Pola. O ile pamiętam. W Cholubie jest o brzegu napisane tam trochę. Proszę Państwa, jeżeli to. Nie będziemy tak skakać po tematach, pogadamy sobie na różne inne tematy. Również. No. Tak, panie Łukaszu, tak. Było tam lotnisko rosyjskie w brzegu, ogromne. No, właśnie. Także dziękujemy Państwu, dobranoc, no i, i cóż. No i na następnej KHT, jeżeli będzie, jeżeli będzie to już się, z, jak jutro, to się zajmę polityką, a, a następną tego typu lżejszą, prawdopodobnie za tydzień też coś dam takiego lżejszego po prostu, no to się zajmiemy się jakimś konkretnym tematem, OK. Dobra. A Krzysio, jeśli mnie słucha i się wstydzi i nie mówi, że mnie słucha... To Krzysiu, pamiętaj, masz coś zrobić. Pamiętaj, masz zrobić tą piosenkę do końca. No. Yy, tu się na mnie wielu obraziło, niestety. Także trzymajcie się, dobranoc. No i do jutra. O ile jutro nadejdzie. Patrząc na to wszystko, kto tam wie. Dobranoc Państwu.